Wir wollen uns jetzt einige Beispiele aus dem Alten Testament anschauen. Chcielibyśmy teraz spojrzeć na kilka przykładów zapisanych w Starym Testamencie. Und wir fangen an mit 1 Mose 2, Vers 24. Przeczytamy pierwszą Księgę Mojżesza, rozdział 2, wiersz 24. Pierwsza Mojżeszowa, 2 rozdział, 24 wiersz. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Und wir lesen aus Kapitel 1 auch noch Vers 28. Jeszcze przeczytajmy 28 wiersz z pierwszego rozdziału. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Kapitel 2, Vers 24 ist schon mal das Grundgesetz der Ehe genannt worden. Ten 24 wiersz z drugiego rozdziału nazwany jest zasadą małżeństwa. Und wir finden in diesem einen Vers, den wir ja auch in Epheser 5 wiedergefunden haben, i w tym wierszu, który znaleźliśmy również w Efezjan 5, eine ganze Reihe von wichtigen Hinweisen für die Ehe. Cały szereg ważnych wskazówek skierowanych do małżeństwa. Das passt ein bisschen zwar auch schon zum Thema von morgen Nachmittag. On też i już odpowiada temu, co będziemy też mówić jutro po południu. Aber wir nehmen das jetzt einmal vorweg. Ale weźmy ten wiersz jakby sam dla siebie. Darum wird ein Mann. Napisane jest: wtedy opuści mąż, czy dlatego mąż. Nicht ein Kind, nicht ein Junge, nicht ein Jugendlicher, sondern ein Mann. Nie dziecko, młodzieniec, ale mąż. Die Ehe ist nichts für Kinder. Bo małżeństwo nie jest niczym dla dzieci, sondern für Erwachsene. Ale jest to instytucja dla dorosłych. Das hat mit mehreren Aspekten zu tun. Bo ono ma do czynienia z wielu aspektami. Ein Mann und genauso seine Frau. Mąż i tak samo kobieta. Das spricht von Reife. Mówi to słowa, te słowa wyrażają dojrzałość. Natürlich muss ein Mann in der Lage sein, irgendwie den finanziellen Bedürfnissen nachzukommen. Oczywiście tutaj rozumiemy też, że mężczyzna musi umieć zaspokoić też i finansowe potrzeby małżeństwa. Es geht nicht um Luxus oder so. Nie chodzi nam oczywiście o luksus. Aber irgendwie müssen die beiden Ehemann und Ehefrau ja zusammen leben können. Ale przecież tych dwoje musi umieć jakoś razem żyć. Und spätestens wenn Kinder da sind, a później kiedy są dzieci, soll ich besser sagen, wenn der Herr Jesus Kinder geschenkt hat, albo lepiej mówiąc, kiedy Pan Jezus podaruje dzieci, dann ist ja die erste Aufgabe der Frau, sich um die Kinder zu kümmern. To pierwszym zadaniem niewiasty, przepraszam, matki czy żony jest troszczyć się o te dzieci. Der Herr schenkt uns ja keine Kinder, damit wir sie erstmal wieder abgeben. Bo Pan Jezus nie daruje nam dzieci po to, abyśmy je od razu gdzieś oddawali. In unserer Gesellschaft, jedenfalls in Deutschland, ist das so üblich. W naszych społeczeństwach, szczególnie w Niemczech, jest to bardzo często spotykane. Aber wir wollen doch das Erziehen zu dem Herrn Jesus nicht Ungläubigen überlassen, oder? Ale my chcemy dzieci wychować dla Pana Jezusa, a nie oddawać naszych dzieci niewierzącym. Ungläubige werden doch unsere Kinder nicht in die richtige Richtung ziehen können. Bo niewierzący ludzie nie potrafiliby wychowywać dzieci w tym właściwym kierunku. Aber es geht nicht in erster Linie und mit Sicherheit nicht allein um diesen Aspekt. Ale nie chodzi w pierwszej linii i jedynie o ten aspekt. Ein Mann spricht auch von geistlicher Reife. Mąż czy mężczyzna, przez to słowo rozumiemy też dojrzałość duchową.
In 1. Korinther 14, eine dieser sieben Stellen, wo es um die Unterordnung der Frau geht, w jednym z tych miejsc, gdzie jest też mowa o uległości niewiast, wird den Frauen gesagt, sie sollen nicht in der Versammlung fragen, sondern ihre eigenen Männer. Jest napisane, że one nie mają niewiasty pytać zgromadzenia, tylko swoich mężów. Was passiert denn, wenn meine Frau zu mir kommt? Co się stanie? Co by się stało, gdyby moja żona do mnie przyszła? Und sie hat eine Frage. I z jakimś pytaniem. Ist dann Schweigen die Antwort? Czy wtedy odpowiedzią jest milczenie? Es gibt keinen Bruder, auch nicht den begabtesten, der jede Frage beantworten könnte. Oczywiście nie ma takiego brata, nawet ten najbardziej udarowany nie jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. Und wer wollte nicht zugeben und wissen, dass seit seiner Eheschließung er geistlich wachsen konnte, hoffentlich gewachsen ist? Und wer wollte nicht zugeben, dass er seit der Eheschließung nie chciałby tak, żeby w momencie zawarcia związku małżeńskiego er manches dazugelernt hat? U kogo to nie jest, że się od momentu zawarcia tego związku też czegoś nie nauczy później? Hoffentlich. Mam nadzieję. Und doch, wenn wir heiraten, sollten wir die Grundsätze des Wortes Gottes verstanden haben. Ale zasadą jest ta, że kiedy chcemy zawrzeć związek małżeński, ożenić się, to zasady, które są pokazane nam w Słowie Bożym, musimy znać. Zumindest sollten wir unseren Frauen nicht die Antwort geben auf eine Frage. Co najmniej powinniśmy dać odpowiedź naszym żonom na pytanie. Dazu kann ich nicht sagen und weiß ich auch nicht, wie ich zu einer Antwort komme. Że co najmniej powinniśmy umieć tak odpowiedzieć, właściwie tego jeszcze nie rozumiem, ale dam ci odpowiedź. Ist das nicht ein Manko bei uns Männern? Ist das nicht ein Mangel bei uns Männern? Czy nie jest to właśnie brakiem u nas mężów, braci? Dass wir die Eheschließung gar nicht so sehr unter einem geistlichen Blickwinkel sehen. Że my właśnie to zawarcie związku małżeńskiego, na to zawarcie związku małżeńskiego za mało patrzymy pod kątem duchowym. Ich möchte nicht die Liebe und das Verliebtsein zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau vergeistlichen. Ja nie myślę tutaj, aby miłość, którą ma młody człowiek do swojej narzeczonej i odwrotnie, uduchowić. Ich weiß ja nicht, ob hier Verlobte sind. Nie wiem, czy tutaj są, czy ktoś jest zaręczony. Aber ich weiß, dass wir, die wir verheiratet sind, einmal verlobt waren. Ale ja wiem, że my, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich, kiedyś byliśmy zaręczeni. Und eine solche geistliche Reife zeigt sich doch auch darin, i duchowa dojrzałość okazuje się również w tym, dass wir zusammen gebetet, zusammen das Wort gelesen haben. Że w tym czasie razem żeśmy się modlili i razem żeśmy Słowo Boże czytali. Und lesen und beten. Auch heute noch. I jeszcze dzisiaj czytamy i modlimy się. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Dlatego mąż opuści ojca swego i matkę swoją. Von wem geht die Eheschließung aus? Od kogo wychodzi to zawarcie związku? Von dem Mann. Od mężczyzny. In unserer Gesellschaft ist das ganz anders. W naszym społeczeństwie bywa bardzo różnie. Aber nach Gottes Gedanken ist es so. Ale według Bożych myśli jest tak właśnie. Und was soll der Mann tun? I co powinien mąż uczynić? Er soll seinen Vater und seine Mutter verlassen. On powinien opuścić swoją matkę i swojego ojca. Eine Ehe ist eine neue Familie, die getrennt ist von den Eltern von Mann und Frau. Właśnie ten związek jest nowym związkiem i on jest odłączony od ojca i od matki, od rodziców.
Getrennt heißt nicht, dass man nichts mehr miteinander zu tun hätte. To opuszczenie w tym miejscu nie oznacza, że się w ogóle nie ma już z sobą do czynienia. Aber getrennt heißt ein neuer eigenständiger Haushalt. Ale to opuszczenie oznacza nowe domostwo, nowy dom. Das bedeutet auch, dass ich als Mann nicht bei meiner Mutter irgendwie immer nachfrage, wie ich das oder jenes tun soll. To nie oznacza już potem, że ja jako mąż biegnę do swojej mamusi i pytać, co mam czynić. Ich habe eine Frau, eine neue Ehe geschlossen. Bo ja mam teraz żonę, zawarłem nowe małżeństwo. Und das heißt auch für Eltern. To znaczy też, w tym momencie oznacza też to dla rodziców, dass sie nicht in die Ehe ihrer Kinder hineinregieren. Że oni nie zapędzają się tak daleko, aby rządzić z małżeństwem swoich dzieci. Manches Elend ist dadurch entstanden, dass Eltern sich nicht zurückgehalten haben. Właśnie wiele bied w małżeństwie powstało z tego powodu, że rodzice nie potrafili odsunąć się od nowego związku. Der erste Schritt ist also eine Verselbstständigung. A więc tym pierwszym krokiem jest samodzielność. Der zweite Schritt ist seiner Frau anhangen. Drugim krokiem jest przyłączyć się do swojej żony albo złączyć się z nią. Wir als Männer haben mit keiner anderen Frau etwas mehr zu tun. My, mężczyźni, już teraz nie mamy do czynienia z żadną inną kobietą. Das ist praktisch von ganz großer Relevanz. To jest praktycznie bardzo ważny element. Vielleicht hast du attraktive Kolleginnen. Bo może masz też i atrakcyjne koleżanki. Schaust du sie an? Czy patrzysz jeszcze na nie? Wie schaust du sie an? Jak ty na nie patrzysz? Du hast eine Frau, wie es hier heißt, der du anhängst. Ty masz żonę, z którą się połączyłeś. Du hast nur noch Augen, wir haben nur noch Augen für unsere Ehefrau. My teraz mamy oczy tylko skierowane na nasze żony. Vielleicht hat deine Ehefrau schon 2-3 Kinder geboren. Może żona już dwoje, troje dzieci urodziła. Vielleicht im Unterschied zu deinen Arbeitskolleginnen ist sie dadurch äußerlich nicht mehr so attraktiv. Może w porównaniu z twoją koleżanką z pracy, patrząc tak na nią z zewnątrz, nie jest już taka atrakcyjna. Das hat sie für dich aufgegeben. Ale tyś ją dla siebie wziął. Czy ona tobie jest dana? Hast du Augen nur für deine Frau? Czy oczy twoje skierowane są tylko na swoją żonę? Das Anhangen hat besonders auch mit unserem Herzen, mit unserer Seele zu tun. To złączenie ma przede wszystkim, oznacza przede wszystkim związek ten z serca i duszy. Ich habe nur noch ein Herz für meine Frau. Ja mam tylko serce dla swojej żony. Man kann das auch mit der Verlobungszeit ein wenig vergleichen. Można też to cośkolwiek porównać z tym czasem zaręczyn. Denn in der Verlobungszeit fehlt noch der Teil der körperlichen Einheit von Mann und Frau. Kiedy w tym czasie zaręczyn brakuje tego cielesnego związku między mężczyzną i niewiastą, aber seelisch wachsen sie zusammen. Ale wtedy duchowo oni już rosną razem. Und dann kommt der Zeitpunkt, wenn sie heiraten. A później przychodzi ten moment, kiedy się wiążą z sobą. Dann werden sie ein Fleisch sein. To wtedy też i są jednym ciałem. In dieser Hinsicht sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. W tym względzie już teraz nie jest dwóch, tylko jest jedno. Dann möchte ich in dieser Verbindung auf Kapitel 1, Vers 28 eingehen. Chciałbym teraz w powiązaniu z tą myślą przejść do wiersza 28 z pierwszego rozdziału. Da wird, bevor eigentlich von Ehe und so etwas gesprochen wird, uns als Eheleuten der Auftrag gegeben.
I nam teraz, małżeństwu czy małżonkom, jest podane zadanie, nawet jeszcze wtedy ono zostało nam dane, zanim była mowa o małżeństwie. Seid fruchtbar und mehrt euch. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Das war vor dem Sündenfall. Te słowa były wypowiedziane przed upadkiem. Aber Noah wird dasselbe in 1. Mose 9 auch noch einmal gesagt. Ale do Noego w 6. rozdziale jeszcze raz zostało to powiedziane. Das war nach dem Sündenfall. To było po upadku. Das ist der Auftrag, der somit bis heute gilt für uns. To jest zadanie, które pozostało do dzisiaj. Seid fruchtbar. Rozradzajcie się. In unserer Gesellschaft steht an erster Stelle. W naszym społeczeństwie na pierwszym miejscu stoi, dass Mann und Frau ihr eigenes Leben führen können. Żeby mężczyzna i niewiasta i kobieta prowadzili swoje życie, mieli swoje życie. Man nennt das Familienplanung. I mają też i plan taki rodzinny. Nicht Gott schenkt Kinder, sondern wir bestimmen ob und wann. Oni tak to czynią, że to wygląda nie tak, jakby Bóg darował dzieci, tylko oni o tym decydują. Das ist nicht nur ungesund, to nie jest tylko niezdrowe, sondern in diesem Sinn ungehorsam. To w tym względzie jest nieposłuszeństwo. Es gibt immer spezielle Fälle. Są zawsze specjalne obszary, aber im Normalfall wollen wir doch, wenn Gott uns einen Ehepartner geschenkt hat, ale w normalnym związku, jeśli Bóg daruje nam partnera życiowego, uns freuen, wenn der Herr uns Kinder schenkt. To powinniśmy się cieszyć, jeśli Bóg daruje nam dzieci. Und nicht erst versuchen, 5 Jahre für uns zu leben. Und nicht zuerst versuchen, 5 Jahre für uns als Ehepartner zu leben. I nie czynić czegoś takiego, żeby próbować żyć dla siebie, na przykład przez 5 lat, pierwszych 5 lat. Und das gilt nicht nur für das erste Kind. I to nie dotyczy tylko jednego dziecka. Gleichwohl gibt es auch 2 andere Seiten noch. Są też dwie strony następne. Die eine haben wir in Kapitel 2, Vers 24 gesehen. Tą jedną z tych stron widzieliśmy w tym 24. wierszu. Wenn da von diesem Einfleischsein die Rede ist, jeśli jest mowa o tym, jeśli czytamy to wyrażenie jednym ciałem, und das meint das intime Zusammensein von Mann und Frau, to myślimy o tym intymnym związku między mężczyzną i niewiastą, dann wird in diesem Zusammenhang nicht von Kindern, von Frucht gesprochen. To nie jest mówione w tym momencie o owocu, o rozmnażaniu. Das heißt, Gott gibt diesem Zusammensein von Mann und Frau auch ohne Blick auf Nachwuchs einen eigenen Wert. To znaczy, że Bóg nadał temu pewną wartość i w tym momencie nie jest to związane z potomstwem. Kiedy mówimy o tej wartości, o tej stronie tego małżeństwa, intymnego związku. Und zweitens, das hatten wir keine Zeit vorhin zu, spricht Petrus in 1. Petrus 3. A jeszcze jedna strona, o tym mówi list Piotra. Dass wir Männer bei unseren Ehefrauen mit Einsicht wohnen sollen. Że my powinniśmy z naszymi niewiastami... Moment. Jak tam jest napisane? Erster Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen nach Erkenntnis. Ganz am Anfang. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim. Als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen. Das heißt, to znaczy, jeśli mowa o tym słabszym naczyniu niewieścim, das heißt, wir als Männer müssen bedenken, dass unsere Frauen schwächer sind.
My, mężczyźni, musimy pamiętać o tym właśnie, że niewiasty są słabsze. Wenn unsere Ehefrauen bei dem intimen Zusammensein von Mann und Frau, jeżeli mówimy o tej właśnie intymnej stronie mężczyzny, którą mają tych dwoje, Angst haben müssen, dass schon wieder das vierte, fünfte oder zehnte Kind kommt. Jeśli nie, żona boi się, że teraz znowu będzie i to siódme, i ósme, i następne dziecko, dann werden wir ihnen keine Freude machen können. To my wtedy nie sprawiamy jej radości. Deshalb ist es wichtig, dass wir Männer mit Einsicht, mit Erkenntnis bei unseren Frauen wohnen. Dlatego też musimy pamiętać, aby właśnie wzgląd mieć na te rzeczy, jeśli chodzi o niewiasty. Nicht jede Frau ist körperlich und auch seelisch in der Lage, 12 Kinder zu bekommen. Bo nie każda żona jest w stanie urodzić 12 dzieci. Aber mit diesem Gedanken schon vor dem zweiten, dritten Kind anzufangen, ist eben ein anderes Extrem. Ale inną ekstremalną myślą jest ta, że my rozpoczniemy tylko na przykład od dwójki dzieci. Gott zeigt uns also beide Seiten. A więc Bóg pokazuje nam dwie strony. Dann möchte ich in Kapitel 1. Mose 2 bin ich wieder, Vers 18 noch darauf hinweisen, dass Gott die Frau dem Mann als eine Hilfe seinesgleichen gemacht hat. Teraz jeszcze zwróćmy się w drugim rozdziale do 18 wiersza, gdzie jest napisane, że Bóg dał mężowi pomoc odpowiednią dla niego. Die Frau ist also nicht die Dienerin aus Sicht des Mannes. A więc żona nie jest służebnicą swojego męża, sondern seine Hilfe. Ale pomocą. Und sie ist nicht weniger wert als der Mann. I ona nie jest mniej wartościowa, sondern, od męża, sondern sie ist seinesgleichen. Tylko ona jest jemu równa. Das wollen wir immer bedenken. O tym chcemy ciągle myśleć. Und ihr als Frauen, wenn ihr euch auch unterordnen sollt, sollt immer wissen, dass ihr in den Augen Gottes absolut denselben Wert habt wie die Männer. A wy, żony, jeśli słyszycie o tym, że macie być uległe, to możecie zawsze pomyśleć o tym też, że tę samą wartość macie w oczach Bożych jak mężczyźni. Dann wollen wir aus Kapitel 3 die Verse 1, 2 und 6 lesen. Teraz z trzeciego rozdziału chcemy przeczytać pierwszy, Kapitel 3, Vers 1, 2 und 6. Pierwszy, drugi i szósty. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie z wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Szósty, a gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Die erste Prüfung für die junge Ehe von Adam und Eva. Oglądamy tutaj pierwsze doświadczenie, pierwszą próbę młodego małżeństwa Adama i Ewy. Und auch unsere Ehen werden geprüft. I również nasze małżeństwa będą próbowane. Und wie immer greift Satan bei dem Schwachen an. A szatan zawsze dotyka tej słabszej strony małżeństwa. Beim Volk Israel war das in 2. Mose 17 die Nachhut. Przy narodzie izraelskim to w drugiej księdze, 17 rozdziale też byli ci, którzy szli na końcu. Hier war das die Gefühlslage von Eva. Tutaj widzimy to położenie, czy pełne uczucia Ewy. Wo auch immer in meiner oder in deiner Ehe ein Schwachpunkt sein mag. Co może być bardzo często tym słabym punktem w twoim i moim małżeństwie. Sei sicher, Satan greift an.
I bądź pewny, że te właśnie miejsca zaatakuje szatan. Gott möchte uns beschützen. Bóg chce nas uchronić. Aber wir müssen uns auch beschützen lassen. Ale my też musimy dać się uchronić. Was hätte denn Eva tun sollen, als die Schlange zu ihr kam? Co powinna była uczynić Ewa, kiedy wąż przyszedł do niej? War sie nicht als Hilfe ihrem Mann gegeben? Czy ona nie była podarowana jako pomoc dla swego męża? Hätte sie nicht zu ihrem Ehemann Adam gehen sollen? Czy nie powinna ona była pójść do swojego męża Adama? Warum meint sie selbst entscheiden zu können? Dlaczego ona sama starała się zadecydować? Seht ihr, da habt ihr als Frauen von Gott ein Vorrecht bekommen. Widzicie, więc wy macie podarowane żony pewien przywilej od Pana. Wenn ein Problem kommt, dann geht zu euren Ehemännern. Bo jeśli przychodzi problem, to wy możecie pójść do swoich mężów. Dazu müssen wir als Ehemänner natürlich auch irgendwie da sein. No a przy tym to my mężowie musimy być do tego zdolni. Wir haben eben in 1. Petrus 3 gesehen, dass wir bei unseren Frauen wohnen sollen. Myśmy w pierwszym liście Piotra czytali, że my powinniśmy u naszych niewiast, to jest napisane dosłownie w niemieckim, mieszkać. Wenn ich natürlich nie zu Hause bin, dann kann meine Frau auch kaum zu mir kommen. Bo jeżeli mnie nie ma cały czas w domu, to przecież żona do mnie nie przyjdzie i nie poprosi o pomoc. Bitte, ich spreche nicht über Situationen, für die wir beruflich keinen Ausweg für eine Zeit haben. Oczywiście proszę nie myśleć o takiej sytuacji, kiedy jesteśmy my mężowie zawodowo tak zajęci, że nie jesteśmy w stanie być na miejscu. Aber was an mir liegt, sollte ich versuchen zur Verfügung zu stehen für meine Frau. Ale jeśli ode mnie to zależy, to powinienem jak najczęściej stawiać się do dyspozycji swojej żony. Eine andere Seite ist, die wir uns als Männer fragen müssen. Drugą stroną jest to, że my musimy jako mężowie się zapytać. Wissen wir eigentlich, was in unseren Häusern los ist? Czy wiemy w ogóle, co się dzieje w naszych domach? Adam scheint es hier gar nicht mitbekommen zu haben. Adam właściwie wydaje się nie za bardzo o tym wiedział. Haben wir genug Zeit und Energie für unsere Familie, um zu sehen, um zu spüren, was los ist? Czy mamy tyle czasu i zadajemy sobie tyle energii, aby pooglądać, co dzieje się w naszym domu? Und dann sehen wir, dass Eva die Frucht sieht durch ihre Augen und sie dann nimmt und isst. I widzimy, że Ewa zauważyła ten, spojrzała na ten owoc swoimi oczami i zjadła. Adam, von dem hören wir nichts. O Adamie nie czytamy, nie czytamy tu nic. Aber als sie gegessen hat, gibt sie auch ihrem Mann. Ale kiedy już zjadła, dała swojemu mężowi. Keine Besprechung, keine Kommunikation zwischen diesen beiden. Żadna rozmowa, żadna komunikacja pomiędzy tymi dwoma. Wir finden andere Beispiele, wo Mann und Frau wie nebeneinander ihr Leben führen. My też znajdujemy takie sytuacje, kiedy mąż i żona żyją tak jakby obok siebie. Hier hatte Adam die größere Verantwortung. Tutaj Adam miał większą odpowiedzialność. Er ist nicht überlistet worden von der Schlange, von Satan. On nie został tutaj przechytrzony przez szatana. Er bekommt die Frucht von seiner Frau. On otrzymał po prostu ten owoc od swojej żony. Und isst einfach. I zjadł go po prostu. Sind wir auch solche, die einfach das mitmachen, was uns in unserer Familie vorgegeben wird? Czy my chcemy też tak czynić po prostu to, co w naszych rodzinach się wydarzy? Da wird ein Film gesehen und wir machen einfach mit. Że ogląda się na przykład film, a my siadamy i oglądamy razem. Ich sage ja nicht, dass wir keinen Film schauen dürften. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że my nie możemy żadnego filmu obejrzeć. Aber haben wir noch ein Urteil über das, was in unserem Haus vorgeht? Ale czy mamy jakiś osąd tych rzeczy, które dzieją się w naszym domu? Oder machen wir einfach mit, ob es gut ist oder nicht gut? Albo czynimy wszystko to, co się zdarzy, czy to dobre jest, czy złe. Wir haben Vers 7 nicht gelesen. Nie czytaliśmy wiersza 7. Aber wie gehen wir um, wenn uns Fehler, das heißt Sünden, unterlaufen? Ale
Wtedy dopiero zauważamy, że stał się grzech. Auch in der Ehe können wir solche sein, die das irgendwie wie mit Feigenblättern einfach überdecken wollen. Również i w naszych rodzinach zdarzają się takie sprawy, które byśmy chętnie przykryli liśćmi figowymi. Wenn wir gesündigt haben, müssen wir das bekennen. Ale jeśli żeśmy zgrzeszyli, to przecież możemy to wyznać. Zunächst dem Herrn. Najpierw Panu. Aber wenn du gegen deine Frau gesündigt hast, ale jeśli zgrzeszyłeś przeciwko żonie, dann hast du das deiner Frau zu bekennen. To powinieneś wyznać to przed żoną. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal etwas deiner Frau bekannt hast. Kiedy było ostatni raz, żeś ty wyznał coś przed swoją żoną? Manchmal staunt man, dass offenbar in der Ehe, dass scheinbar in der Ehe gar nichts, keine Sünden vorkommen. Niekiedy wydaje się, że w małżeństwie nie było żadnego grzechu, nie wydarzył się grzech. Das glauben wir doch nicht wirklich, dass das wahr ist. Wir glauben doch nicht wirklich, dass das wahr ist. Ale my wiemy, że to nie jest prawdą. W rzeczywistości zawsze coś się zdarzy. Und wir als Männer haben die erste Verantwortung, die Dinge unserer Frau zu bekennen. Ale my jako mężczyźni mamy tą większą odpowiedzialność, aby przed swoimi żonami coś wyznać. Aber das gilt natürlich auch für euch Frauen im umgekehrten Fall. Ale dla was żony też to jest obowiązujące. Und lasst uns sicher sein, wir dürfen auch in Bezug auf unsere Kinder das Thema Sünde thematisieren. Pamiętajmy o tym, że ten temat grzechu musimy usystematyzować, czyli rozmawiać na ten temat nawet z dziećmi. Wenn wir in unserer Familie auch über Sünde sprechen, führt das zu einer guten Furcht auch bei unseren Kindern davor zu sündigen. Bo jeżeli my w naszych rodzinach mówimy o grzechu, to wtedy pojawia się w tym po takich rozmowach bojaźń. Damit komme ich zu dem Leben von Noah. I przez to przejdę do życia Noego. Wir lesen aus 1. Mose 7. Przeczytajmy pierwszą Mojżeszową 7, vers 1. Wiersz pierwszy. I rzekł Pan do Noego, wejdź do arki ty i cały dom twój, bo wiedziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Kapitel 8, vers 20. 8, 20. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. Und 9, vers 20 und 21. I 9, 20, 21. Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. No czytam. No i czytam. A przepraszam. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. Kapitel 7, vers 1 lernen wir etwas über den Glauben einer Familie. W 7. rozdziale, pierwszym wierszu czytamy o wierze pewnej rodziny. Gott möchte Häuser, das heißt Familien retten. Bóg pragnie wyratować domy, czyli rodziny. Das lernen wir eigentlich in der ganzen Bibel. To o tym czytamy w całej Biblii. Paulus sagt dem Kerkermeister, diesem Gefängniswärter, Paweł powiedział do stróża więziennego, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Wierz w Pana Jezusa, a będziesz uratowany ty i dom twój. Gott möchte immer ganze Familien retten. Bóg zawsze pragnie wyratować, uratować, zbawić całe rodziny. Ich weiß nicht, ob in deiner Familie vielleicht auch Ungläubige sind. I nie wiem, czy w jakiejś rodzinie są też niewierzący. Wir haben bei uns am Ort eine junge Frau, die vor 2 Jahren zum Glauben gekommen ist. My mamy w naszym mieście taką siostrę, która przed 2 laty uwierzyła. Ihre Eltern sind regelrecht feindlich dem Glauben und ihr gegenüber dadurch.
Rodzice jej są wrogo ustosunkowani do niej. Und wir rufen ihr immer diesen Gedanken zu, Gott möchte Familien retten. I my cały czas przywołujemy tę myśl, że Bóg chce całe rodziny ratować. Und so beten wir auch für sie. I tak modlimy się za nią. Und so ist das hier auch bei Noah gewesen. I tak też było w przypadku rodziny Noego. Noah war gerecht. Noe był sprawiedliwy. Aber Gott rettete seine ganze Familie. Ale Bóg uratował jego całą rodzinę. Seine Frau, żonę jego, seine drei Söhne, troje synów, und deren drei Frauen. I ich trzy synowe. Natürlich, sie mussten in die Arche reingehen. Oczywiście, że oni wszyscy musieli wejść do Arki. Gott zwingt keinen. Ale Bóg nikogo nie zmuszał. Aber der Glaube Noahs hat viel bei seinen bei seiner Familie bewirkt. Ale ta wiara Noego wiele uczyniła dobrego w tej rodzinie. Unterschätzen wir nicht das Vorbild echten Glaubens. I my nie doceniajmy obraz tej szczerej wiary. Du und dein ganzes Haus. Ty i cały twój dom. In Kapitel 8, Vers 20 haben wir das gefunden, was ich einen Familienaltar nenne. W 20 wierszu 8 rozdziału znaleźliśmy, widzimy coś, co możemy nazwać ołtarzem rodzinnym. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass wir als Eheleute zusammen beten und zusammen die Bibel lesen. Myśmy wcześniej mówili, że jako małżeństwo powinniśmy razem czytać Biblię i modlić się. Haben wir auch einen Familienaltar? Czy mamy taki ołtarz rodzinny? Lesen wir als Familie zusammen das Wort Gottes? Czy jako rodziny również czytamy Słowo Boże? Beten wir als Familie zusammen? Czy modlimy się jako rodziny razem? Natürlich, dafür müssen wir uns als Väter die Mühe machen, vielleicht auch die Zeit nehmen. Oczywiście, że my mężowie najpierw musimy zadać sobie coś trudu i znaleźć czas. Das Wort Gottes einfach zu erklären. Aby to słowo wyjaśnić prosto. Mit einem 10-Jährigen kann ich nicht so reden wie mit einem 50-Jährigen. Bo przecież do 10-letniego dziecka nie mogę mówić tak jak do 50-letniego mężczyzny. Aber wir können doch auch mit unseren Kindern spielen, oder? Ale możemy też i z dziećmi grać. Ich hoffe, dass wir das auch tun. Ja myślę, że też to robisz. Aber dann kann ich auch mit meinen Kindern die Bibel lesen. Aber dann kann ich auch mit meinen Kindern die Bibel lesen. Ale potem też i mogę z moimi dziećmi Biblię czytać. Und mit ihnen über die Bibel reden. I z nimi rozmawiać na te tematy. Mir fällt gerade ein, das habe ich vorhin vergessen. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Zu dem Thema Erziehung. Do tematu wychowania. Wenn wir von den Versammlungsstunden nach Hause fahren. Jeśli na przykład przychodzimy, czy jedziemy ze zgromadzenia do domu, reden wir dann mit unseren Kindern über die Stunde? Czy mówimy też o, z naszymi dziećmi o tym, cośmy o tej godzinie? Nicht allein, um sozusagen zu prüfen, ob sie aufgepasst haben. Nie tylko o tym, aby sprawdzić, czy one uważały, sondern auch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob sie etwas verstehen konnten. Ale po to, aby zauważyć, czy one mogły coś zrozumieć z tej godziny. Und um ihnen dann das eine oder andere vielleicht auch mal zu erklären. Aby też i później im jedną czy drugą rzecz wyjaśnić. Es wäre sowieso schön, wenn wir uns mehr über die Versammlungsstunden unterhalten würden. Byłoby pięknie, gdybyśmy więcej właśnie o tych godzinach wspólnych zgromadzenia potrafili rozmawiać. Manchmal hat man so den Eindruck, das ist das Versammlungsleben und das ist der Rest. Niekiedy mamy takie wrażenie, że rozgranicza się. To jest życie zgromadzenia, a to jest reszta. Dabei gehört es zusammen. Ale to przecież należy jedno do drugiego. Lasst uns Zeit nehmen für unsere Kinder auch im Blick auf das Wort Gottes. Weźmy, zadajmy sobie trudu i znajdźmy czas, aby rozmawiać o zgromadzeniu i Słowie Bożym. Und auch im Blick auf das gemeinsame Gebet. I również w tym spojrzeniu, w tym, o czym teraz mówimy, myślimy o wspólnej modlitwie. Ob die Kinder dann laut beten oder nicht, das mögen, mag man in der Familie zusammen entscheiden. To, czy dzieci będą się modliły w rodzinie głośno, czy nie, to my możemy sobie sami ustalić.
einen Gedanken noch in Verbindung mit diesem Altar. Jedna myśl jeszcze dotycząca tego ołtarza. Wenn unsere Kinder morgens aus dem Haus gehen. Kiedy nasze dzieci rano wychodzą z domu. Zur Schule meine ich. Idą do szkoły. Wie entlassen wir unsere Kinder? Jak my nasze dzieci żegnamy? Ich erinnere mich noch, wie ein Arbeitskollege mir einmal erzählte. Przypominam sobie, jak jeden kolega opowiadał mi z pracy. Ein gläubiger Mann. To był wierzący człowiek, der in einer treuen evangelisch-kirchlichen Familie aufgewachsen ist. Który wyrósł w takiej wiernej ewangelickiej rodzinie. Und erzählte mir, wie sein Vater sie jeden Morgen gesegnet habe. On mi opowiadał, że ojciec każdego ranka go błogosławił. Vielleicht geht es dir jetzt auch so wie mir damals. Vielleicht geht es dir jetzt auch so wie mir damals. Może tobie teraz takie będziesz miał uczucie jak mnie wtedy, jak ja wtedy miałem. Dass ich mich gefragt habe, ist das jetzt irgendwie charismatisch, was er da tut? I myślałem wtedy, czy to jest jakiś rytuał charyzmatyczny, który on czynił. Was hat denn der Vater getan mit seinen Kindern? A co on czynił właściwie ten ojciec z tym dzieckiem? Er hat sie zusammengerufen. On wołał go. Und hat mit ihnen gebetet und hat sie dann aus seinem Haus gehen lassen. I modlili się razem i dopiero potem wypuszczał go z domu. Wie entlassen wir unsere Kinder aus unserem Haus? Jak my wypuszczamy nasze dzieci z naszych domów? Sie gehen mitten in die Welt. One wychodzą w świat. Brauchen sie keinen Schutz? Czy one nie potrzebują ochrony? Wie ist denn Mose in die Welt entlassen worden? Jak Mojżesz został wyprowadzony na świat? In diesem Kästchen. W koszyku. Ist das nicht ein Bild von Christus und dem Gebet, das einen Menschen beschützt? Czy to nie jest mowa o Chrystusie i obszarze, który człowieka jest w stanie zachować? Czy modlitwie, przepraszam, która jest w stanie zachować? Und dann haben wir in Kapitel 9, Vers 20 gesehen, dass dieser treue Mann Noah. A teraz widzimy w 9 rozdziale, w wierszu 20, że ten wierny mąż Noe durch seine Arbeit przez swoją pracę abkommt von dem geraden Weg. Odszedł od prostej drogi. So kann aus dem, was Fluch eigentlich ist, z tego, co było przekleństwem, denn Gott hatte ja die Arbeit als Fluch der Sünde auf den Menschen gelegt, auf den Mann, gdyż właśnie grzech spowodował to, że przekleństwo spadło na człowieka, so kann der Mann versuchen, daraus einen Segen zu machen. I człowiek właśnie spróbował z tego wydobyć błogosławieństwo. Wir leben nicht, um zu arbeiten. My nie żyjemy po to, aby pracować, sondern wir arbeiten, um leben zu können. Ale my pracujemy po to, aby móc żyć. Wir können da keine Gesetze aufstellen. My nie chcemy oczywiście żadnych przepisów zakonnych ustanawiać. Aber wir wollen sehen, dass uns die Arbeit hier natürlich in extremer Weise weg von Gott bringen kann. Ale my możemy też zauważyć, że praca w tym ekstremalnym znaczeniu, czy jeśli podejdziemy ekstremalnie do pracy, może nas odciągnąć od Boga. Zwei weitere Punkte sehen wir hier. I jeszcze następne punkty oglądamy tutaj. Das eine ist, was für eine furchtbare Rolle Alkohol spielen kann. Widzimy, jaką straszną rolę może odegrać alkohol. Manche Ehe, manche Familie ist durch Alkohol direkt zerstört worden. Niektóre małżeństwa i rodziny zostały całkowicie zrujnowane przez alkohol. Wir können wohl nicht sagen nach der Schrift, dass Alkohol verboten ist. Według słowa nie chcemy powiedzieć, że alkohol jest, spożywanie go jest zabronione. Aber es gibt doch sehr warnende Beispiele. Ale są w Biblii bardzo ostrzegające przykłady. Und dann noch einen Gedanken zu diesem Entblößen von Noah. Ale jeszcze jedna myśl odnośnie tego upicia Noego. Also diesem Nacktsein, ne? A na gości, przepraszam. Wir leben in einer Gesellschaft, in der
dass gerade dieser Fluch oder diese Scham geradezu herausgefordert wird. My widzimy, że akurat to jest wyprowadzane na zewnątrz, jakby pokazywane. O. Und in den Familien dieser Gesellschaft ist es üblich, dass jeder sich nackt sieht. I w rodzinach czy w społeczeństwach przyzwyczaja się do tego, że się do nagości. Wir wollen die biblische Scham erhalten. My chcemy jednak zachowywać te biblijne zasady. Ein Familienbad, wo sich jeder sieht, ist absolut nicht nach der Schrift. Wspólne kąpiele rodzinne, gdzie każdy ogląda się nago, w ogóle takiego czegoś nie znajdujemy w Biblii. Und wir wollen andererseits als Eltern auch Rücksicht auf unsere Kinder nehmen. A my jako rodzice również powinniśmy mieć wzgląd, jeśli chodzi o te sprawy, na nasze dzieci. Es kommt sehr schnell eine Zeit, wo Kinder Scham entwickeln. Przychodzi bardzo szybko czas, że nasze dzieci rozwijają się. Scham, dass man sich schämt, dass ein Kind sich schämt. Aha, że po prostu przychodzi ten czas, że dzieci zaczynają się wstydzić. Und das wollen wir absolut respektieren. I w ten czas, od tego moment, ten moment musimy od razu respektować. Denn es gibt eine Reihe von Beispielen, wo man dieses Schämen, diese Scham da hineingedrungen ist. Bo są przykłady, kiedy właśnie ten wstyd jakby chce się czy wejść w to, czy nie respektować tego. Und wo das zu großen Schäden bei diesen Kindern geführt hat. I to prowadzi do bardzo wielkich szkód u dzieci. Wenn ein Kind also nicht mehr von seinen Eltern abgetrocknet oder sonst was werden möchte, wollen wir das respektieren. Jeżeli dziecko nie życzy sobie, aby rodzice po kąpieli na przykład wycierali go już, to musimy to zdecydowanie respektować. Damit kommen wir zu Abraham. Teraz jeszcze przejdźmy do Abrahama. In Kapitel 11, Vers 31, das brauchen wir jetzt nicht zu lesen. W 31 wierszu 11 rozdziału, nie chcemy tego czytać. Sehen wir, dass Abraham das nicht beherzigt hat, was wir in 1. Mose 2, Vers 24 gelesen haben. Widzimy, że Abraham dass Abraham das nicht getan hat, nie czynił, nie uczynił tego, was wir in 1. Mose 2, Vers 24 gelernt haben, cośmy przeczytali w wierszu drugim, rozdziale drugim, 24 wierszu, dass man seine Eltern verlassen muss, że trzeba opuścić swoich rodziców. Es war sein Vater, der sein Leben bestimmte. Widzimy tutaj ojca, który kierował jego życiem. Was aber positiv ist, ist in Vers 8. To, co jest pozytywnego jednak, to jest w wierszu, czytamy w wierszu 8. Kapitel 12, Vers 8. W 12 rozdziale 8 wierszu. Da sehen wir, dass er sein Zelt aufschlug und einen Altar dem Herrn baute. Widzimy, że Abraham rozbił namiot i zbudował ołtarz. Von dem Altar haben wir schon gesprochen. O ołtarzu żeśmy już mówili. Das ist die Beziehung zu Gott. To jest nasz związek z Bogiem. Nicht nur ich persönlich brauche eine geordnete Beziehung zu Gott. Nie tylko ja osobiście potrzebuję związku z Bogiem, czy kontaktu z Nim. Sondern auch die Familie. Ale cała rodzina. Aber wir haben hier auch das Zelt. Ale również tutaj mamy namiot. Wie ist unsere Familie geprägt im Blick auf die Menschen um uns herum? Jak nasza rodzina odznacza się, jeśli przed ludźmi, którzy nas otaczają? Czym się odznacza? Wenn wir als Eltern mitten in der Welt leben. Jeżeli my jako rodzice żyjemy w świecie. Wenn unsere wesentlichen Kontakte mit Ungläubigen sind. Jeżeli my pielęgnujemy kontakty z niewierzącymi. Wenn wir gerne mit Ungläubigen zusammen sind. Jeśli chętnie jesteśmy z niewierzącymi. Und ich meine nicht, um sie ihnen das Evangelium zu sagen. Myślę tutaj nie o przypadku, kiedy chcemy im głosić Ewangelię, sondern um mit ihnen zusammen zu sein. Ale o takim przypadku, kiedy chcemy po prostu z nimi być. Dann sind wir nicht in einem Zelt. To nie jesteśmy w namiocie naszym własnym. Und dann können wir sicher sein, dass unsere Kinder auch nicht in einem Zelt sein werden. I możemy być pewni, że dzieci nasze też nie będą chronione w namiocie.
Wir als Väter, wir prägen unsere Familien. My jako ojcowie odznaczamy swoje rodziny. Czy chronimy je. Schenke uns der Herr, dass wir uns nicht zu Hause fühlen auf dieser Erde. Oby nas Bóg zachował od tego, żebyśmy na tej ziemi nie czuli się jak w domu. In Vers 9 lesen wir, dass Abraham immer weiter in den Süden zog und nach einer Hungersnot sogar nach Ägypten hinabging. Dalej czytamy, że Abraham posuwał się coraz dalej na południe i w czasie głodu doszedł do Egiptu. Ich nenne das manchmal das Beispiel von Gummiband-Christen. Ja też bardzo często myślę o takiej chrześcijańskiej taśmie gumowej. Ein Gummiband kann man dehnen. Taką taśmę można rozciągać. Und so benehmen wir Christen uns oft. I my często jako chrześcijanie tak się zachowujemy. Wir testen aus, wie weit wir gehen können, so nah wie möglich an die Welt. My niekiedy testujemy, jak dalece można wejść w świat. Und wenn wir das als Eltern tun, werden unsere Kinder das nachmachen. Jeśli my jako rodzice to czynimy, to dzieci nasze będą czynić tak samo. Wenn unsere Frage ist, darf ich das noch, kann ich das noch? Czy jeśli naszym pytaniem jest ciągle, czy mogę to jeszcze uczynić, czy wolno mi to uczynić? Anstatt zu fragen, Herr, ist das etwas, was dich ehrt? Albo, a nie pytamy, Panie, czy jest to coś, co Ciebie uczci? Dann mag ich in dem einen oder anderen Fall noch nicht direkt in Ägypten, in der Welt gelandet sein. To może być, że w jednym, czy w pewnym momencie znajdę się w Egipcie. Aber die Barrieren, die Hindernisse werden immer kleiner. Albo może się zdarzyć, że nie od razu tam dojdę, ale te bariery, które będą stały, staną się coraz mniejsze. Und ein Beispiel, das mir meine Mutter mal vor etlichen Jahren sagte, ist mir in Erinnerung geblieben. Pewien przykład, o którym mówiła mi mama przed wielu laty, pozostał w mojej pamięci. Mir geht es nicht um die Sache, sondern um das Beispiel als solches. Mi nie chodzi o tę rzecz konkretną, tylko o przykład. Ihr Vater sagte ihr, wenn du eine Kette trägst, dann wird deine Tochter drei tragen. Wenn du eine Kette trägst, dann wird deine Tochter drei tragen. Jeżeli ty będziesz nosiła jeden naszyjnik, to twoja córka będzie nosiła trzy. Wenn wir uns etwas erlauben, unsere Kinder werden sich viel erlauben. Jeżeli tobie, ty sobie na coś pozwolisz, to dzieci sobie pozwolą na dużo więcej. Christliche Freiheit bedeutet auch, nicht alles zu machen, was noch erlaubt ist. Chrześcijańskie życie nie polega na tym, aby czynić coś, co jeszcze jest, jeszcze wolno nam czynić. Was Abraham dann hier getan hat, ist wirklich verwerflich. To, co Abraham tu uczynił, jest rzeczywiście odrzucające. Er hat seine Frau verleugnet. On po prostu zaparł się swojej żony. Das ist vielleicht extrem. To oczywiście jest zachowanie ekstremalne. Ich weiß nicht, ob du deine Frau schon einmal verleugnet hast. Nie wiem, czy ty już kiedyś zaparłeś się swojej żony. So getan hast, als ob du nicht verheiratet warst. Wärst. Zachowałeś się tak, jakbyś nie był nie był żonaty. Oder dich sichtbar meintest schämen zu müssen für deine Frau. Albo wstydziłeś się swojej żony. Gott möchte, dass wir uns vor unsere Frauen stellen und dass wir immer zu ihnen stehen. Bóg dałby łaski, abyśmy zawsze szli przed naszymi żonami i zawsze ją mieli przy sobie. Abraham und Sarah sind so ein Beispiel von Eheleuten, die so nebeneinander herlaufen. Tutaj Abraham i Sara są takim przypadkiem małżeństwa, które idzie jeden obok drugiego. Sie trennen sich nicht. Oni się nie rozeszli. Aber richtig als Ehepaar leben sie auch nicht. Ale rzeczywiście tak jak małżeństwo też nie żyli. Dafür hat Gott uns nicht die Ehe geschenkt. Po to nie darował nam Bóg małżeństwa. Wir wollen uns doch gegenseitig eine Hilfe sein. My chcemy jeden drugiemu być pomocą. Wir wollen miteinander
Gemeinschaft haben. My chcemy mieć społeczność jedni z drugim. Wir wollen miteinander Freude haben. Chcemy się cieszyć razem. Wir wollen durch gute und durch schwierige Tage zusammengehen. My chcemy przez dobre i trudne dni być razem. Und wisst ihr, Abraham ist zweimal in dieselbe Sünde gefallen. I wiecie, Abraham dwa razy wpadł w ten sam grzech. Und sein Sohn ist in dieselbe Sünde auch noch mal gefallen. A syn jego tak samo wpadł w ten grzech. Hatte Abraham die Sache nicht wirklich in Ordnung gebracht? Czy Abraham tej rzeczy nie uporządkował? Und hat er vielleicht diese Sünde vor seinem Sohn vielleicht nicht verheimlicht, aber beschönigt? Może on przed swoim synem tej rzeczy nie osądził, tylko może ją pokazał w piękny sposób. Denn es gab ja eine Folge dieser Sünde. I wtedy oglądamy zawsze skutki grzechu. Hagar. Tego grzechu, to jest Hagar. Da wird Isaac bestimmt mal nachgefragt haben, wo kommt denn diese Frau her? Na pewno zapytał się Izaak, a skąd ta niewiasta się tu znalazła? Und vielleicht hat Abraham, so scheint mir, die Dinge nicht wirklich beim Namen genannt und bekannt. I być może, tak mi się wydaje, że Abraham wtedy nie nazwał tego grzechu po imieniu i nie wyznał tego, co uczynił. Wenn wir versagen, dann tun wir gut daran und sind zum Segen unserer Kinder, wenn wir sie vor einem solchen Schritt warnen. Jeżeli my uczynimy coś niewłaściwie, to dobrze jest, jeśli nasze dzieci przed tym złym krokiem ostrzeżemy. Das ist demütigend. To jest bardzo upokarzające. Weil es unser Versagen ist. Bo to jest nasz upadek. Aber es ist zum Segen für uns und andere. Ale jest, będzie to błogosławieństwem dla nas i innych, i drugich. In Kapitel 13 sehen wir, wie Abraham und seine Familie mit Reichtum umgeht. Widzimy w 13 rozdziale, jak Abraham i rodzina jego obchodzi się z bogactwem. Wir haben auch im Neuen Testament Beispiele von reichen und von nicht so reichen Familien. W Nowym Testamencie również oglądamy przypadki bogatych i niebogatych rodzin. Und so etwas hat schon immer unter Christen, unter Gläubigen zu Schwierigkeiten geführt. I to bardzo często doprowadziło do trudności pomiędzy wierzącymi również. Es geht darum, wenn jemand wie Abraham reich ist, weise zu sein. Jest bardzo ważne, aby być tak mądrym jak Abraham w momencie, kiedy posiada się bogactwo. Und es geht darum, wenn wir vielleicht nicht so reich sind, nicht neidisch zu werden. I jest bardzo ważne, aby kiedy nie jesteśmy bogatymi, nie być zazdrosnym. Aber keine Frage, eine besondere Verantwortung ist bei denen, die wie Abraham mehr von Gott geschenkt bekommen haben. Ale na pewno większa odpowiedzialność jest złożona na tego, który więcej od Boga otrzymał, tak jak w przypadku Abrahama. Kapitel 14, Vers 14 sehen wir, wie Abraham sich seinen gefangen genommenen Neffen Lot kümmerte. W 14 rozdziale 14 wierszu widzimy, jak Abraham zatroszczył się o tego krewnego swojego. Haben wir ein Herz für unsere Verwandten? Czy mamy serce dla naszych krewnych? Die vielleicht ungläubig sind? Którzy są może niewierzący? Oder auf Abwegen als Gläubige sind? Albo którzy może odeszli jako wierzący? Kämpfen wir für sie? Czy my walczymy za nimi, o nich? Im Gebet? W modlitwie? Oder vielleicht, wenn der Herr uns eine Möglichkeit gibt, mit ihnen zu reden? Albo wtedy, kiedy Bóg daje nam tę możliwość, aby z nimi rozmawiać? Abraham war das nicht gleichgültig. Abraham nie był obojętny. Er setzte sich ein für seine Familie. On postawił się, stawił się za swoją rodziną. Kapitel 16, Vers 2. 16, rozdział 2, wiersz. Da sagt Sarai zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Mówi Sara do Abrahama, Pan odmówił mi potomstwa. Wie gehen wir mit Kinderlosigkeit um? Jak my obchodzimy się z doświadczeniem braku potomstwa. Der Herr möchte uns, das hat er gesagt, segnen durch Kinder. Myśmy mówili, że Bóg chce nas błogosławić przez dzieci. Aber manchmal versagt er diese Freude. Ale niekiedy on nam nie daje tej radości.
Abraham und Sarah sind in einer unguten Weise mit diesem Problem umgegangen. Abraham i Sara obeszli się z tym problemem w niemądry sposób. Wir sehen morgen vielleicht ein anderes Beispiel, wo jemand in guter Weise damit umging. Może jutro będziemy oglądać lepszy przykład. Als Außenstehender, sprich als jemand aus einer anderen Familie, sollten wir uns außerordentlich zurückhalten damit, da Ratschläge zu erteilen. Als jemand, der Kinder hat oder der eben nicht Teil dieser Familie ist, wenn ich selber Kinder habe von denen, dann sollte ich mich zurückhalten, so jemandem, der keine Kinder hat, Ratschläge zu geben. To muszę się być bardzo ostrożnym, aby udzielać rad takiemu, który tych dzieci nie ma. Denn es ist für solche Eheleute oft ein großes Herzeleid. Gdyż dla takich dzieci, dla takiego małżeństwa jest to bardzo duże cierpienie. Und wir können das kaum nachvollziehen, was die Empfindungen von solchen sind, denen der Herr keine Kinder schenkt. Nie jesteśmy w stanie odczuć tego, co przeżywają ci, którzy nie dostali podarowanie, mają dzieci od Boga. Aber wenn hier so jemand ist, dann möchte ich dir sagen, a jeśli jest ktoś taki, to chcę ci powiedzieć, der Herr hat auch einen Weg für dich. Że Pan ma również drogę dla ciebie. Vielleicht will er dir Zeit geben, um in besonderer Weise ihm zu dienen. Może Pan daje ci przez to czas, aby mu w specjalny sposób służyć, Panu służyć. Vielleicht hat er auch einen anderen Weg für euch. Może on ma inną drogę dla ciebie. Und für dich als Frau ist das vielleicht kein Trost. Może dla ciebie, która jesteś żoną, nie jest to wielka pociecha. Aber denk daran, dass der Herr Jesus dich liebt. Ale myśl o tym, że Pan Jezus cię miłuje. Und versuche nach einer gewissen Zeit das auch so aus seiner Hand anzunehmen. I chcę, on też próbuje tobie pokazać, abyś to wzięła z jego ręki. Wir haben einen guten Herrn. My mamy dobrego Pana. Einen Herrn, der uns segnen möchte. Pana, który chce nam błogosławić. Der einen Weg mit uns als Eheleuten, als Familien hat. Który ma z nami drogę, naszym małżeństwem i z naszą rodziną. Für den einen so und für den anderen anders. Dla jednego taką, dla drugiego inną. Aber wie der Herr uns auch hingestellt hat. Ale tak jak nas Pan postawił. Lasst uns ihn ehren in der Ehe und der Familie. Chciejmy mu oddać cześć w naszych małżeństwach i w naszych rodzinach. Tak. Wir setzen dann das Thema von gestern Abend fort. Będziemy kontynuowali wczorajszy temat und fangen mit dem Beispiel Lots an. I zaczynamy z przykładem Lota. Das ist natürlich kein schöner Einstieg. To oczywiście, że nie jest piękne wejście, aber doch ein wichtiger. Ale jednak jest to ważnym wejściem. Wir lesen in 1. Mose 11, Vers 31. Czytamy z pierwszej Mojżeszowej 11 rozdziału, wiersz 31. Und Tara nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, mit. I wziął Terach, syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana. Mit. Dann lesen wir in Kapitel 12, Vers 5. I potem czytamy w rozdziale 12, wierszu 5. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, den Sohn seines Bruders. Wziął też Abraham żonę swoją, Saraj, i Lota, bratanka swego. Wir hatten gestern in Vers 9 gesehen, dass Abraham dann nach Ägypten zog. Czytaliśmy potem w wierszu 9, że Abraham podróżował czy wędrował dalej do Egiptu. Und dann lesen wir in Kapitel 13, Vers 1. I czytamy w 13 rozdziale wierszu 1. Und Abraham zog herauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm. Wyruszył tedy Abraham z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. Und in Vers 5, und auch Lot. I w wierszu 5 jeszcze raz, również Lot.
Das große Thema in dem Leben Abrahams ist konsekwenter Glaube. Tą wielką prawdą w życiu Abrahama jest to, że wykonywał on konsekwentną wiarę. Das große Thema im Leben Lots ist konsekwent hinterher. A wielkim tematem w życiu Lota jest to, że konsekwentnie za nim chodził. Auf guten Wegen, na dobrych drogach und auf schlechten Wegen. I na złych drogach. Aber konsequent hinterher zu laufen heißt oftmals, ale naśladować kogoś tak konsekwentnie często też oznacza bei einem anderen wahrhaftig vorhandenen Glauben äußerlich nachzuahmen. Że można tylko imitować czyjąś rzeczywiście istniejącą wiarę. Was sind wir Männer für Leute? Cóż za ludzie jesteśmy my, mężczyźni? Sind wir solche, die wie Lot immer hinterherlaufen? Czy jesteśmy tacy jak Lot, który tylko wciąż kogoś imitował czy naśladował? Es ist gut, Glaubensmänner vor Augen zu haben. Jest to dobre, jeśli ma się mężów wiary przed oczami. Hebräer 11. Hebrajczyków 11. Aber irgendwann müssen wir einen selbstständigen Glauben haben. Ale w pewnej chwili musimy mieć już osobistą czy samodzielną wiarę. Deshalb mein Appell auch im Blick auf unsere Kinder, sie zu einem selbstständigen Glauben zu erziehen. Dlatego też mój apel, aby wychowywać nasze dzieci do samodzielnej wiary. Wenn wir das nicht tun, jeśli tego nie będziemy czynili, wenn wir in unserem eigenen Leben nicht wirklich Glauben irgendwann haben, jeśli w naszym własnym życiu kiedyś nie zaistnieje wreszcie też własna wiara, dann wird es uns wie bei Lot gehen. To będzie się nam powodziło tak samo jak Lotowi. Wir laufen einem anderen hinterher, ob er einen guten Weg geht oder einen schlechten. Wtedy chodzimy za kimś, niezależnie od tego, czy kroczy on dobrą czy złą drogą. Als Abraham nach Ägypten ging, gdy Abraham poszedł do Egiptu, Lot hinterher. To Lot poszedł za nim. Irgendein Wort der Kritik? Czy istnieje tutaj zaistniało jakieś słowo krytyki ze strony Lota? Irgendeine Frage? Czy jakieś pytanie? Nichts. Nie, nic. Lot, Abraham kommt aus Ägypten zurück. Abraham powraca z Egiptu. Lot hinterher. I Lot za nim. Irgendein Glaube? Czy znajdujemy tu jakąś wiarę? Nichts. Nie, nic. Ja, wenn wir das Neue Testament nicht hätten, wüssten wir letztlich nicht, dass Lot gläubig ist. Tak, gdybyśmy nie mieli Nowego Testamentu, ostatecznie nie wiedzielibyśmy o tym, że Lot był wierzącą osobą. So können wir in unserem persönlichen und in unserem Familienleben den Herrn regelrecht verleugnen. Tak więc w naszym osobistym, jak i rodzinnym życiu, tak Pana rzeczywiście możemy właśnie się zaprzeć Jego. Wissen deine Nachbarn, dass du Christ bist? Czy twoi sąsiedzi wiedzą, że jesteś chrześcijaninem? Ich meine nicht Christ einfach wie hier in diesem Land vielleicht viele irgendwie kirchliche Christen sind. Mam na myśli nie tak jak chrześcijanie, którzy w tym kraju być może wielu ich jest nazywanych chrześcijanami, sondern echt praktizierender Christ. Ale mam na myśli prawdziwie praktykujących chrześcijan. Wissen deine Schul-Ausbildungs-Arbeitskollegen, dass du Christ bist? Czy koledzy w szkole, czy w zawodzie, lub na studiach wiedzą o tym, że jesteś chrześcijaninem? Oder würden sie, wenn sie zufällig hier reinkommen, sagen, der? Das hätte ich nie gedacht. Albo gdyby tu tak przypadkowo oni weszli i zobaczyliby ciebie, ten? O tym bym tak rzeczywiście nie pomyślał, że mógłby się znaleźć tutaj. An der Arbeitsstelle sollen wir nicht evangelisieren, sondern arbeiten. W miejscu pracy nie mamy ewangelizować, ale pracować. Aber so ein bisschen sehen, dass jemand Christ ist, auch mal in einem Gespräch weitergeben, das muss doch möglich sein. Ale tak, żebyśmy przynajmniej w jakichś rozmowach co najmniej potrafili pokazać, że jesteśmy chrześcijanami i też to przekazać innym, to przecież to musi być możliwe. Bei Lot sehen wir, wenn ich das richtig sehe, jedenfalls in dieser ersten Phase seines Lebens zwei Entscheidungen. W życiu Lota, jeśli chodzi o jego pierwszą część tego życia, widzimy dwie decyzje. Er war nicht geübt, Entscheidungen zu fällen. Niestety nie był on wyćwiczony w tym, aby podejmować decyzje. Andere haben für ihn entschieden. Inni decydowali za niego. Deshalb geht die erste Entscheidung komplett schief. Dlatego pierwsza decyzja jego zupełnie się nie powodzi. Die erste Entscheidung in 1. Mose 13, Vers 7. Pierwsza decyzja w 1 Mojżeszowej 13, wiersz 7. Es gab zank. Powstał spór. Und Abraham hat die Größe Lot die Entscheidung zu überlassen. I Abraham
potrafi okazać tą moralną wysokość nad nim, że pozostawia wybór jemu. Hätte er wahrscheinlich besser nicht getan. Być może byłoby lepiej, gdyby tego tak nie dokonał. Lot entscheidet mit den Augen. Gdyż Lot decyduje oczami. Lot will nicht in die Welt. Lot nie chce iść do świata. Aber Lot landet in der Welt. Ale Lot znajduje się ostatecznie w świecie. Weil er nicht geübt war, selber mit dem Herrn Jesus, mit Gott zu leben. Dlatego, że nie był wyćwiczony sam, aby prowadzić życie z Panem Jezusem czy z Bogiem. Was war die zweite Entscheidung, die er getroffen hat? A co było drugą decyzją, którą podjął? Wenn wir das mal so sehen wollen, seine Ehe. Jeśli to, tak chcielibyśmy to rozumieć, to było to jego małżeństwem. Wen hat er geheiratet? Kogo on wziął sobie za żonę? Offensichtlich eine Frau aus Sodom. Widocznie była to kobieta pochodząca z Sodomy. Denn das war eine Frau, die sich umblickte, als ihre Heimat in Flammen aufging. Gdyż była to niewiasta, która się obróciła, gdy widziała, że jej ojczyzna płonęła. Was erwartest du von einer Ehe, wo einer gläubig ist, der andere nicht? Cóż oczekujesz od małżeństwa, w którym jedna osoba jest wierząca, a druga nie? Es gibt manchmal Wunder, dass sie sich bekehren und dass es gut geht. Czasami istnieją, czy są takie sytuacje, takie cuda, że ta druga osoba się nawróci i że wtedy jednak może się to dobrze potoczyć. Aber damit wird die falsche Wahl nicht richtig. Ale tym ten błędny wybór nie staje się prawidłowym. Es muss nicht so usprawiedliwionym. Es muss nicht so extrem enden wie bei Lot. Nie musi się to tak skończyć aż ekstremalnie tak źle jak u Lota. Das ist schon sehr, sehr ernüchternd und warnend. To jest jednak takie wstrząsające, być może i też ostrzegawcze. Seine Schwiegersöhne lachten sich über ihn kaputt. Spotteten über ihn. Zięcie. Jego zięcie naśmiewali się z niego. Sie nahmen ihn nicht ernst. Nie brali go wcale na poważnie. Seine Frau verlor er in Sodom. Swoją żonę stracił w Sodomie. Seinen Besitz verlor er dort. Też swoją posiadłość tam utracił. Seine hohe Stellung. Swoje wysokie stanowisko. Auch bei uns kann das sein, dass unsere Arbeit uns nicht nur von der Familie wegbringt. Także u nas tak może być, że nasza praca nie tylko ona odprowadza nas od Pana, sondern auch von dem Herrn. Nicht von was? Nicht nur von der Familie, sondern auch von dem Herrn. Nie tylko ona odprowadza nas od rodziny, ale również od Pana. Wir müssen arbeiten. Musimy pracować. Aber ist das der Mittelpunkt meines Lebens? Lecz czy praca jest centrum mojego życia? Aber Lot hat noch mehr verloren. Lecz Lot utracił jeszcze więcej. Er hat seine ganze Familie verloren. Stracił właściwie całą swoją rodzinę. Und zum Schluss hat er seine Ehre verloren. I na koniec stracił także swoją cześć. Und dann hat er in Höhlen gelebt. A potem żył nawet w jaskini. Dieser Mann, der so geehrt war in Sodom. Ten mąż, który tak bardzo był czczony w Sodomie, am Ende hatte er gar nichts mehr. Pod koniec nie posiadał nic. Sodom war eine Stadt, die durch Homosexualität geprägt war. Sodoma była miastem nacechowanym homoseksualizmem. Ich weiß nicht, ob das hier in diesem Land so ist, so schlimm ist wie in Deutschland. Nie wiem, czy w tym kraju jest to aż tak źle jak w Niemczech. Dort wird das Zusammenleben von Mann und Mann, Frau und Frau ebenbürtig gesehen bei uns wie eine Ehe. Bo u nas stosunek pomiędzy mężczyzną a mężczyzną i między kobietą a kobietą jest uważany jako równoległy do normalnego małżeństwa. In den Augen Gottes ist das ein Greuel. A w oczach Bożych jest to ohydą. Wir finden das auch im Neuen Testament wieder. Znajdujemy to również w Nowym Testamencie. Dennoch könnte es junge Menschen geben. A jednak mogliby znaleźć się tacy młodzi ludzie. Und ich kenne ganz entschiedene junge Gläubige. Ja znam takich rzeczywiście zdecydowanych młodych wierzących, die solche Gefühle haben. Którzy mają takie uczucia czy odczucia. Nicht das Gefühl einer gewissen Nähe zu dem gleichen Geschlecht ist Sünde. Nie to odczucie czy poczucie pewnej sympatii do tej samej płci jest grzechem. Aber das ausleben zu wollen, das ist Sünde. Ale pragnienie wykonywania tego, czy urzeczywistniania tego jest grzechem.
Es gibt manche schlimmen Folgen der Sünde Adams und Evas. Istnieje wiele, czy nie jedna jest taka, istnieją takie złe następstwa właśnie grzechu Adama, die dazu führen, dass sich Menschen wirklich in ganz große innere Schwierigkeiten oder innere Schwierigkeiten bekommen. Które doprowadzają do tego, że młodzi ludzie czy ludzie ogólnie są doprowadzeni do wewnętrznych trudności. Solche Gefühle können dazugehören. I takiego rodzaju uczucia mogą należeć do tego. Und man kann für solche Gläubige, für solche Christen nur beten. Można się tylko modlić za takimi wierzącymi. Und ihnen hoffentlich eine Hilfe sein. I mam nadzieję, że będziemy dla nich pomocą. Wir wollen auch nicht verkennen, dass wir als Eltern eine teilweise richtige Verantwortung für eine solche Neigung unserer Kinder haben können. Nie powinniśmy też przeoczyć, że jako rodzice mamy przynajmniej częściową odpowiedzialność też za takie przychylności naszych dzieci. Man kann das nicht zu pauschal sagen. Nie można to tak zbyt ogólnie prawdzie powiedzieć. Aber ich kenne Fälle von jungen Menschen, die dadurch in diese Richtung gedrängt wurden. Ale znam takie przypadki młodych ludzi, którzy zostali jakby do tego popchnięci, weil ihre Eltern, vielleicht ihr Vater, überhöhte Anforderungen an ihr Leben gestellt hat. Dlatego, że na przykład ojciec stawiał zbyt wysokie wymagania. Alle Kinder, alle Jungen haben Abitur gemacht und studiert. Że wszyscy jego synowie, chłopcy, oni zrobili maturę i studiowali. Also der auch. Więc ten jeden też. Oh, der fühlte sich überfordert. Ja, on czuł się ponad swoją moc, siłę był do tego pchany. Und die Eltern haben das nicht gemerkt. I rodzice tego nie zauważyli. Andere Fälle, die mir bekannt sind. A inne przypadki mi znane. Ist, wo der Vater überhaupt keine Autorität zu Hause ausgeübt hat. To jest coś takiego, że ojciec w domu żadnego autorytetu nie praktykował. Wo also das Gegenteil der Stellung eingenommen hat, die Gott ihm gegeben hat. Gdzie zajmował właściwie przeciwieństwo stanowiska, które Bóg mu przeznaczył. Und dennoch kannst du, wenn du ein solches Gefühl hast, dich nicht entschuldigen damit, dass deine Eltern dafür Verantwortung haben. A jednak, jeśli ty posiadasz takie odczucia czy uczucia, nie możesz usprawiedliwić się tym, że twoi rodzice są odpowiedzialni za to. Wir Eltern haben Verantwortung. My rodzice mamy odpowiedzialność, aber du auch. Ale ty też. Und die Gefahren heute sind gewaltig. A niebezpieczeństwa dzisiejsze są ogromne. Ich selber bin als Kind, als Jugendlicher einmal direkt angesprochen worden von einem jungen Mann. Ja jako młodzieniec też sam kiedyś byłem zapytany przez młodego mężczyznę. Das heißt, Satan arbeitet schon dran, uns abzubringen von einem Weg hinter dem Herrn Jesus her. To znaczy, szatan stara się o to i pracuje nad tym, aby odprowadzić nas od drogi za Panem Jezusem. Wenn du ein solches Problem hast, dann geh als erstes zu dem Herrn Jesus. Jeśli masz taki problem, to jako pierwszy idź z tym do Pana Jezusa. Und dann suche dir zweitens einen guten Freund, einen christlichen Freund. I po drugie poszukaj sobie dobrego chrześcijańskiego przyjaciela. Denn nichts ist eine bessere Therapie, Heilmethode. Gdyż nic innego nie istnieje, co byłoby lepszą terapią. Ich beziehe mich jetzt mal auf junge Männer. Ja teraz odnoszę się do młodych mężczyzn. Als einen guten Freund zu haben im biblischen Sinn. Jak właśnie to, aby posiadać dobrego przyjaciela w sensie biblijnym. Auch einen, mit dem du über dein Problem beten kannst. Także takiego przyjaciela, z którym razem możesz modlić się w tej sprawie. Dafür müssen wir natürlich auch solche sein, die schweigen können. Ale ku temu oczywiście musimy być takimi, którzy potrafią milczeć. Vielleicht ist das eines der größten Probleme, weil sie, dass sich solche jungen Menschen nicht jemandem anvertrauen. Być może jest to największym problemem na to, że tacy młodzi ludzie nie są w stanie się komukolwiek zwierzyć. Ich komme zu einem zweiten Thema im Leben Lots. Dochodzę do drugiego tematu w życiu Lota. Und das ist, was da passierte mit seinen Töchtern, was wir Inzucht nennen. Jest to to, co my, co znajdujemy w przypadku jego córek i co nazywamy Inzucht, bestializm? Nie, to nie. Kazirodztwo. Ich nenne solche Themen, ja wspominam takie tematy, weil sie unter uns vorkommen. Dlatego, że one
znajdują się wśród nas. Wir sollten nicht zu hoch von uns denken. Nie powinniśmy myśleć o sobie zbyt wysoko. Und wir sollten uns auch bewusst sein, dass unser Fleisch zu jeder Tat in der Lage ist. Powinniśmy być świadomi tego, że nasze ciało jest zdolne do każdego uczynku. Wir wollen klar sehen, dass das Sünde ist. Ale chcemy wyraźnie widzieć, że to jest grzechem. Ich kenne einen Fall. Znam taki przypadek. Da wurde dann die Stadt, das Sozialamt mit eingeschaltet. Że wtedy miasto, to znaczy urząd socjalny został w to też włączony. Und solche Weltmenschen sagen dann den jungen Leuten. I tacy ludzie światowi niewierzący mówią do tych młodych ludzi. Dieser freie sexuelle Verkehr, das ist schon in Ordnung. Ten obchodzenie się wolne seksualizmu, on jest w porządku. Nur nicht in der Familie. Tylko nie w rodzinie. Wir wollen unseren Kindern, wir wollen unseren jungen Leuten und wir wollen selbst rein sein. Naszym dzieciom, znaczy i naszym młodym ludziom chcemy to zalecić, ale też i my sami chcemy, czy mamy być czystymi. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein drittes Thema aufgreifen, was jetzt hier bei Lot eigentlich nicht vorkommt. I w tym kontekście chciałbym wymienić jeszcze trzeci temat, który właściwie w przypadku Lota nie występuje. Was aber eine noch größere Not ist, leider auch unter Christen, unter uns. Który niestety jest jeszcze większą biedą, niestety także wśród chrześcijan, wśród nas. Und das ist Kindesmissbrauch. Jest to zgwałcenie dzieci. Glaubt nicht, dass es so etwas nicht gibt unter uns. Nie pomyślcie, czy nie myślcie, że coś takiego nie istnieje wśród nas. Das ist keine Sünde, die in einem schlechten Milieu abläuft. To nie jest grzech, który tylko odbywa się w jakichś nieczystych miejscach. Das kommt unter den scheinbar vornehmsten Familien vor. Bo pojawia się coś takiego wśród niby najbardziej uważanych rodzin. Es gibt für jede Sünde Vergebung. Wenn wir sie bekennen. Jeśli wyznajemy nasz grzech, to za wszelki grzech można otrzymać odpuszczenie. Aber das, was man da mit jungen Menschen, mit Kindern macht. Ale to, co czyni się z młodymi ludźmi czy dziećmi, das ist furchtbar. To jest straszne. Wenn man sich mit solchen Opfern einmal unterhält, a jeśli ktoś rozmawia z takimi ofiarami, sie sind an lebendigem Leib gestorben. To oni właściwie na żywym swoim ciele już umarli. Sie haben einen Hass auf sich. Oni siebie sami nienawidzą. Sie meinen, sie wären mitverantwortlich dafür. Bo oni też nawet uważają, że sami są za to też odpowiedzialni. Und sie sind absolut unschuldig. A oni są absolutnie niewinni. Und oft sind es Männer, die das tun. I często są to mężczyźni, którzy to czynią. Die ein Leben zerstören. Którzy niszczą życie. Und die meisten von uns tun sich schwer, wenn sie mal von so etwas hören von einem Kind. Jedni, dla nich jest to trudne to przyjąć i zaakceptować, jeśli takie dziecko może coś takiego wyraża, czy opowiada. Das als wahr anzunehmen. Że trudno jest dla nas to uznać za prawdę. Der kann das noch nicht getan haben. Ten przecież takiego czegoś by nie dokonał. Da hast du viel dazu gedichtet. I to dziecko sobie wiele samo zmyśliło. Das ist das fälscheste, was wir in einer solchen Situation tun können. To jest to, co jest największym błędem w takiej sytuacji, który mógłby być dokonany. Dieses Kind wird zu niemandem mehr hingehen. To dziecko już do nikogo więcej nie pójdzie. Und wird sein Leben mit diesem Problem leben müssen. I całe swoje życie będzie musiało spędzić czy żyć z tym problemem. Und wenn es ein Junge ist, a jeśli jest to chłopiec, wird er selbst sehr, sehr häufig zu der gleichen Tat später greifen. To sam bardzo często w późniejszym swoim wieku sam uczyni ten czyn. Ich hoffe nicht, dass hier in diesem Raum jemand ist, der das erleben musste. Mam nadzieję, że w tym pomieszczeniu nie znajduje się ani jedna osoba, która musiała takie coś doświadczyć. Aber du wirst die Sache letztlich nur verarbeiten können, wenn du mit jemandem darüber sprechen kannst. Ale ostatecznie będziesz w stanie tą sprawę tylko wtedy wewnętrznie jakoś przeskoczyć, jeśli będziesz w stanie z kimś porozmawiać. Diesen Hass, diesen Zorn auf denjenigen, der dir das getan hat. I tą nienawiść i ten gniew, który jest skierowany do tej osoby, która tobie to wyrządziła. Wirst du nur überwinden können, przezwyciężysz tylko wtedy,
wenn du Hilfe annimmst. Gdy przyjmiesz pomoc. Und du brauchst Hilfe, weil du sonst überhaupt nicht mit diesem Thema fertig wirst. A potrzebujesz pomocy, gdyż inaczej nigdy nie będziesz w stanie przeskoczyć czy przetrawić ten temat. Vielleicht findest du doch jemanden, dem du ein solches Vertrauen entgegenbringen kannst. Być może znajdziesz taką osobę, którą możesz obdarzyć takim zaufaniem. Wir gehen weiter. Eigentlich wollten wir ja das Neue Testament gehen, aber ich muss noch ein paar Beispiele aus dem Alten nennen. Właściwie chcieliśmy przejść do Nowego Testamentu, ale muszę wymienić jeszcze kilka przykładów ze Starego Testamentu. Wir gehen zu Isaak. Przechodzimy teraz do Izaaka. 1. Mose 24, vers 67. 1. Mojżeszowa 24, wiersz 67. 1. Mojżeszowa 24, 67. A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Ihr kennt, hoffe ich, schätze ich, das Kapitel 24 ganz gut. Mam nadzieję i też wychodzę z takiego założenia, że ten 24 rozdział znacie bardzo dobrze. Ein wunderbarer Anfang einer Beziehung, nämlich von Isaak und Rebekka. Jest to cudowny początek stosunku, mianowicie pomiędzy Izaakiem a Rebeką. Eine gute Voraussetzung für eine gute Ehe ist ein guter Anfang. Dobrym warunkiem czy fundamentem na dobre małżeństwo jest dobry początek. Aber das ist keine Garantie. Lecz to nie jest gwarancją. Das zeigt gerade dieses Beispiel. I właśnie ten przykład to pokazuje. Aber ich möchte euch ermutigen, ihr jungen Leute, einen guten Anfang zusammen zu machen. Lecz was młodych ludzi pragnę zachęcić, byście rozpoczęli dobrze. Nicht unter der Decke sozusagen Dinge miteinander zu treiben, von denen eure Eltern und die Geschwister nichts wissen. Abyście nie praktykowali rzeczy pod kołdrą, które, o których wasi rodzice czy też współwierzący nie wiedzą czy nie mają wiedzieć. In Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und auch in Übereinstimmung mit euren Eltern eine gute Wahl zu treffen. To znaczy w społeczności z Panem Jezusem, ale również mit dem Herrn Jesus und mit den Eltern i też z rodzicami, aby to było w zgodności z nimi. Und das habe ich vorhin nicht gesagt, während eurer Verlobungszeit euch rein zu bewahren. I to, co też przedtem nie powiedziałem, to znaczy w waszym czasie narzeczeństwa byście utrzymali się czystymi. Hier bei Isaak ist dieser letzte Satz in Vers 67 höchst eigenartig. Tu w przypadku Izaaka to ostatnie zdanie jest wysoko nadzwyczajne. Isaak tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Izaak pocieszył się po śmierci matki swojej. Vorbildlich in Bezug auf dieses Panorama der Kapitel 22 bis 25 verstehen wir diesen Satz. Jeśli chodzi o obrazowe znaczenie tego zdania na fundamencie rozdziałów 22 do 24 rozumiemy to zdanie. Aber Sarah war schon 2 bis 3 Jahre tot. Ale Saraj już nie żyła 2 albo 3 lata. Und jetzt tröstet sich Isaak über den Tod seiner Mutter. A teraz on pociesza się po śmierci matki swojej. Heirate ich, um mich irgendwie trösten zu lassen von dem Heimgang meiner Mutter? Czy ja żenię się dlatego, aby pocieszyć się śmiercią czy po śmierci mojej matki? Es gibt manche sehr unguten Beziehungen zwischen Kindern und ihrer Mutter oder ihrem Vater. Istnieje nie jeden niedobry czy zły stosunek pomiędzy matką czy relacja pomiędzy matką albo swoim dzieckiem. Vielleicht gibt es bei euch auch diesen Ausdruck Muttersöhnchen. Być może wśród was istnieje także taki wyraz mami synek. Wir haben schon davon gesprochen, dass ein Mann seine Eltern verlässt. Mówiliśmy o tym, że mężczyzna opuszcza swoją rodzinę, swoich rodziców. Das sollten wir wirklich ernst nehmen. I powinniśmy to wziąć poważnie. Dann gehen wir weiter, Kapitel 25. I przechodzimy dalej do 25 rozdziału. Vers 21 und 23. Wiersze 21 i 23. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. 23. A Pan rzekł do niej, dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. I jeszcze 27 i 28.
A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba. Izaak und Rebeka waren kinderlos. Izaak i Rebeka byli bezdzietni. Wie sein Vater und seine Mutter. Tak jak również jego ojciec i jego matka. Aber Izaak nimmt nicht einen eigenen Weg. Lecz Izaak tutaj nie podejmuje własną drogę. Er betet. On modli się. Wenn Probleme in unsere Ehe kommen, jeśli w naszych małżeństwach pojawiają się problemy und es wird Übungen geben, i nastaną ćwiczenia, wenn Kinderlosigkeit da ist, gdy na przykład istnieje bezdzietność und ihr werdet darüber traurig sein, i będziecie z tego powodu smutni, dann haben wir das Gebet. To wtedy mamy możliwość modlitwy. Etwas Besseres können wir nicht tun. I coś lepszego nie możemy uczynić. Deshalb geht in einer solchen Sache ins Gebet. Dlatego w takiej sytuacji uciekajcie do modlitwy. Aber das etwas eigenartige hier in Vers 21 ist, ale to coś dziwnego czy zadziwiającego w wierszu 21 jest, wer betet? Kto się modlił? Izaak. Izaak. Warum haben sie nicht zusammen gebetet? Dlaczego nie modlili się razem? Wenn ihr den Vers 23 noch hinzunehmt, gdy rozpatrzycie jeszcze w tym temacie wiersz 23. Und dann seht, wie später Izaak seinen älteren Sohn segnen wollte und nicht den jüngeren. I gdy zauważycie później w życiu Izaaka, gdy chciał pobłogosławić starszego syna, a nie młodszego. Obwohl Gott hier schon Rebekka gesagt hat, dass der jüngere gesegnet sein würde. Aczkolwiek Bóg już tutaj powiedział Izaakowi, że ten młodszy, że ten starszy będzie służył młodszemu. Da bekommt man den Eindruck, dass die beiden gut nebeneinander gelebt haben. To otrzymuje się takie wrażenie, że tych dwoje, to znaczy Izaak i Rebeka, żyli dobrze obok siebie. Jeder hatte seine Interessen. Każdy miał własne zainteresowania. Und die hatten, haben sie ausgelebt. I oni je praktykowali. Sie kamen zusammen. Oni wprawdzie schodzili się razem. War das nur um in intimer Weise zusammen zu sein? I czynili to tylko po to, aby spędzić ze sobą intymne chwile. Noch extremer ist es später bei Jakob. A jeszcze gorzej to jest później w przypadku Jakuba. Da hat man den Eindruck auf der einen Seite seine vier Frauen und die Kinder, że ma się takie wrażenie, że po jednej stronie są te cztery żony i jego dzieci, und auf der anderen Seite Jakob, a że po drugiej stronie jest sam Jakub. 12 Kinder. 12 dzieci. Er war mit seinen Frauen zusammen. On był razem ze swoimi żonami. Und doch nicht wirklich. A jednak nie prawdziwie. Das möchte der Herr nicht. Takiego czegoś Pan nie chce. Er möchte, dass wir ein Ehe- und Familienleben zusammenführen. On pragnie, byśmy razem, wspólnie prowadzili życie małżeńskie. Darf ich an diesen Vers aus dem Buch Prediger erinnern, den wir gesungen haben? Czy mogę w związku z tym przypomnieć wiersz z Kaznodziei, który żeśmy też opiewali, czy śpiewaliśmy o nim? Wir sind zu zweit zusammengestellt. Że we dwoje razem jesteśmy postawieni na jedną drogę. Nicht um unser eigenes Leben zu führen, sondern um zusammen ein Leben zu führen. Nie by prowadzić własne życie, lecz aby prowadzić wspólne życie. Natürlich haben wir Aufgaben, jeder von uns. Oczywiście, że każdy z nas dwojga ma własne zadania. Und diese Aufgaben haben wir auszuführen. I my mamy wykonywać te zadania. Sonst dürfte ich nicht hier stehen. Bo inaczej nie mógłbym tutaj stać. Aber wenn ich mein ganzes Leben immer irgendwo anders bin, nur nicht bei meiner Frau. Ale gdy ja całe życie jestem gdzieś indziej, ale nie u mojej żony czy przy mojej żonie, sondern nur wenn ich meine Bedürfnisse sozusagen durch sie beantworten lassen möchte. I tylko w chwilach, gdy pragnę zadowolić moje potrzeby przez nią, das ist nicht der Sinn, den Gott uns für die Ehe gegeben hat. To nie jest sens małżeństwa, które Bóg jemu nadał. Eine große Gefahr für uns Eltern ist dann, i wielkim niebezpieczeństwem dla rodziców, dla nas rodziców wtedy jest, wie bei Izaak und Rebekka, tak samo jak u Izaaka i Rebeki, dass wir unsere Lieblingskinder haben. Że mamy naszych ulubionych, mam nasze ulubione dzieci. Vielleicht bist du musikalisch. Być może jesteś zdolny na muzykalny. Und das Kind, das auch musikalisch ist, das steht dir nah. A to dziecko, które też jest muzykalne, ono jest tobie takie bliskie.
Vielleicht bist du sportlich. Być może jesteś sportowy. Und das Kind, mit dem du Fußball spielen kannst, das steht dir nahe. A dziecko, z którym możesz grać w piłkę nożną, to ono jest tobie bliskie. Vielleicht bist du eine Leseratte. Być może jesteś osobą, która tylko siedzi w książkach. Und derjenige, der eben auch so gerne liest wie du, das ist dein Lieblingskind. I to dziecko, które tak samo chętnie czyta jak ty, jest twoim ulubionym dzieckiem. Das ist immer zum Schaden. Zawsze doprowadza to do szkody. Wir können nicht vollkommen gerecht erziehen. Nie potrafimy doskonale, sprawiedliwie wychowywać. Das müssen wir einfach zugeben. Po prostu musimy przyznać się do das tego. Sollten wir auch unseren Kindern zugeben. I to też powinniśmy przyznać się wobec naszych dzieci. Aber wir sollten uns bemühen, nicht Kinder vorzuziehen. Ale powinniśmy się starać o to, abyśmy nie dawali pewnym dzieciom pierwszeństwo. Das kann übrigens in zwei Seiten eine Gefahr sein. A to tak na marginesie może doprowadzić do dwojakiego niebezpieczeństwa. Auf der einen Seite, dass wir sie wirklich den anderen vorziehen, wie Jakob das auch mit Josef getan hat. Z jednej strony, że rzeczywiście dajemy pewnym dzieciom pierwszeństwo, tak jak czynił to Ezaw w przypadku swoich dzieci. Dadurch lösen wir Neid und Eifersucht und Ärger aus bei den anderen. Przez to wywołujemy gniew i oburzenie się w naszych dzieciach. Vielleicht auch, dass sie sich dann zu der Mutter oder eben umgekehrt zum Vater wenden. Albo to, że oni zwracają się wtedy do drugiej strony rodziców, do matki czy do ojca. Aber es gibt auch eine zweite Gefahr. Ale istnieje także drugie niebezpieczeństwo. Dass wir so jemandem gegenüber, der uns ähnelt, że wobec takiej osoby, która tak bardzo jest podobna do nas, besonders hohe Ansprüche an ihn stellen. Że wymagamy od takiego dziecka coś szczególnego. Und das macht das Leben für ihn sehr, sehr schwer. I to bardzo utrudnia życie takiemu dziecku. Der Herr Jesus hatte alle seine Jünger gleich lieb. Pan Jezus wszystkich swoich uczniów miłował równie. Der Herr Jesus hatte nicht Johannes lieber als die anderen. Pan Jezus nie miłował Jana bardziej niż innych apostołów. Aber Johannes hat diese Liebe erwidert. Ale Jan odzwierciedlał tą miłość. Das kennen wir auch bei unseren Kindern. To też znamy ze strony naszych dzieci. Trotzdem sollen wir sie nicht vorziehen. Jednak nie mamy komuś z nich dawać pierwszeństwo. Wir sollen sie alle lieben oder lieb haben. Mamy miłować je wszystkie. Und Kinder brauchen das übrigens auch mal, dass wir ihnen das sagen. A tak na marginesie dzieci też potrzebują tego, że się im to też powie. Nicht nur das Kind, was das hörbar einfordert, braucht das. Nie tylko to dziecko, które też tak ustnie to wyraża, że potrzebuje takiego zdania, nie tylko ono takiego czegoś potrzebuje. Vielleicht das Kind, was es nicht sagt, braucht es viel, viel mehr. I być może to dziecko, które tego nie wypowiada, potrzebuje takiego zdania o wiele bardziej. Dann gehen wir zu Kapitel 26. Przechodzimy do 26 rozdziału. Und da lesen wir in Vers 8, dass Abimelech, der König der Philister, sah, dass Isaac mit seiner Frau scherzte. A gdy przebywał, tam widzimy, że Abimelech, król filistyński, zobaczył, że Izaak pieścił Rebekę, żonę swoją. Das ist sehr interessant. Erstens, das haben wir gestern schon gesehen. Bardzo ciekawe jest to i to po pierwsze, co żeśmy to też wczoraj już widzieli, dass Isaac den gleichen Fehler begangen hat wie sein Vater. Że Isaac popełnił ten sam błąd jak jego ojciec. Ich frage mich manchmal, wenn wir Fehler sehen, versagen bei unseren Eltern. Czasami zastanawiam się nad tym, jeśli widzimy błędy u naszych rodziców. Gilt übrigens auch für die örtliche Versammlung. To też na marginesie dotyczy miejscowego zgromadzenia. Aber wir als Jüngere eigentlich irgendwann mal in der Lage sind zu lernen aus Fehlern. Czy my młodzi wreszcie kiedyś będziemy też zdolni czy w stanie nauczyć się z błędów naszych przodków? Oder ob wir immer wieder in die gleichen Fehlereien rennen müssen. Czy my wciąż musimy wpadać w te same czy biegnąć w te same błędy? Das ist das Traurige hier. I to jest to smutne tutaj. Und doch gibt's etwas Schönes. A jednak istnieje coś pięknego. Isaac und Rebecca waren hier nicht mehr 18 und 20. Isaac i Rebecca nie mieli tutaj już 18 lat. Und trotzdem sah man, dass sie verheiratet waren. A jednak widziano na nich, że byli małżeństwem. Sonst wäre Abimelech ja nicht darauf gekommen. Bo przecież inaczej Abimelech by nie wpadł na ten pomysł.
Natürlich wollen wir unsere Liebe als Ehepartner nicht vor der Welt oder vor den Kindern oder vor anderen Leuten irgendwie besonders sichtbar machen. Oczywiście, że nie chcemy przed naszymi dziećmi, czy naszymi współwierzącymi, czy przed światem jakoś szczególnie pokazywać naszą miłość. Und doch ist es irgendwie zu Herzen gehend, wenn man ältere Ehepaare sieht, wo offensichtlich Liebe vorhanden ist. A jednak jest to coś, co dotyka tak serc w pocieszający sposób, gdy widzi się u starszych małżeństw, jak oni się kochają. Wenn ich ein altes Ehepaar sehe, das so Hand in Hand spazieren geht, finde ich das einen wunderbaren Anblick. Gdy tak widzę starsze małżeństwo, które trzymające się za rączkę spaceruje ze sobą, jest to dla mnie przemiłym widokiem. Es geht mir nicht darum, das jetzt einfach wie bei Abraham nachzumachen. Nie chodzi mi o to, jak w przypadku Abrahama, by to po prostu imitować. Aber Liebe zeigt sich. Lecz miłość się okazuje. Und eigentlich ist es Gottes Plan, dass die Liebe zwischen Eheleuten zunimmt und nicht abnimmt. A właściwie to planem Bożym dla małżeństwa jest, że ich miłość wzrasta, a nie się zmniejsza. Kinder übrigens brauchen das, dass ihre Eltern sich sichtbar lieb haben. A dzieci też, one domagają się tego, czy potrzebują coś takiego, aby widzieli, że ich rodzice się miłują, czy kochają. Es ist für Kinder sehr eine echte Wunde, wenn sie die Eltern im falschen Augenblick erleben. Jest to dla dzieci raną, gdy w niewłaściwej sytuacji przyglądają się rodzicom. Aber es ist für Kinder etwas Schönes, wenn sie sehen, dass Eltern sich lieb haben. Ale jest dla dzieci to czymś pięknym, gdy widzą, że ich rodzice nawzajem się kochają. So können sie aufschauen zu ihren Eltern und können etwas erleben im positiven Sinn, wie Gott uns Liebe in der Bibel vorstellt. I w ten sposób mogą spoglądać w górę i również doświadczyć, w jaki sposób Bóg przekazuje, czy pragnie, aby miłość była urzeczywistniana. Es gibt kaum ein Leben, an dem man mehr über Ehe und Familie lernt als an dem Leben Jakobs. Nie ma że prawie żadnego małżeństwa biblijnego, na którym można byłoby się więcej nauczyć właśnie na temat małżeństwa niż w małżeństwie Jakuba i Rebeki. Racheli. Jakob. Jakuba i Racheli. Und Lea. I Lei. Ich muss das aus Zeitgründen jetzt trotzdem leider übergehen. Niestety ze względu na czas muszę to teraz przeskoczyć. Möchte einen Vers aus 4. Mose 19 lesen. Chciałbym przeczytać jeden wiersz z 4. Mojżeszowej z 19. rozdziału. Vers 15. Wiersz 15. Czwarta Mojżeszowa 19, wiersz 15. Każde naczynie otwarte, na którym nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. Vielleicht fragst du dich, was das mit Ehe und Familie zu tun hat. Być może pytasz siebie, co to ma do czynienia z małżeństwem albo z rodziną. Wir wissen aus 2. Timotheus 2, dass Menschen mit Gefäßen verglichen werden. Wiemy z Tymoteusza, 2. Tymoteusza, 2. rozdziału, że ludzie są porównani do naczyń. Offene Gefäße, das sind Kinder. A otwarte naczynia to są dzieci. Kinder, die eben nicht reif sind, nicht abgeschlossen sind durch einen Deckel. To znaczy dzieci, które jeszcze nie są dojrzałe i jakby dopełnione czy zakończone przez to nakrycie, czy pokrycie. Kinder sind dadurch besonders verletzt und verwundbar. I dzieci są dlatego też bardzo zdolne do zranienia. Und leichter zu verunreinigen. I też łatwiej można je zanieczyścić. Der Punkt, um den es mir jetzt geht. Sprawa, o którą teraz mi się rozchodzi. Was hören unsere Kinder in unseren Häusern? Jest to, co słyszą nasze dzieci w naszych domach. Was sehen sie in unseren Häusern? Co widzą w naszych domach. Mir geht es jetzt nicht mal um Unmoral. I tutaj wcale też nie chodzi mi o jakieś niemoralne rzeczy. Also filmy und sowas. Albo filmy czy coś takiego. Sondern mir geht es darum, was hören sie über die Geschwister am Ort. Ale chodzi mi o to, co na przykład słyszą o wierzących czy współwierzących na danym miejscu zgromadzenia. Über den Lebensweg, den bestimmte Geschwister vielleicht gehen. Co słyszą o drodze wiary czy o drodze życia pewnych wierzących, którą oni kroczą. Über Probleme, die es gibt in der Versammlung. Co słyszą na temat problemów, które istnieją w zgromadzeniu. Eltern, Ehepaare müssen sich einmal darüber unterhalten. Rodzice, małżeństwa
nieraz muszą się muszą ze sobą porozmawiać na takie tematy. Ale bardzo proszę, by to nie zostało czynione przed dziećmi. Selbst wenn Kinder geistig in der Lage sind, das zu verarbeiten, nawet jeśli dzieci są zdolne jakoś duchowo to przetrawić, sind sie in ihrem Herzen dazu noch nicht in der Lage. To w swoim sercu jeszcze nie są zdolne do tego. Meine Frau erzählte mir mal, wie sie das erste Mal von ihren Eltern gehört hat. Moja żona opowiadała mi kiedyś, gdy po raz pierwszy słyszała od swoich rodziców ein etwas kritisches Wort über das, was einer der Brüder dort am Ort getan hatte. Słyszała coś, jakieś krytyczne słowo na temat pewnego czynu, który dokonał tam jakiś brat. Und da war sie fast volljährig. I ona w tym wieku była już prawie pełnoletnia. Und wie sie das irgendwie innerlich aus dem Gleichgewicht gebracht hat. I jak to jakoś wewnętrznie wyprowadziło ją z równowagi. Ich möchte euch das als Vorbild vorstellen, dass wir bedenken. Chciałbym przedstawić wam to jako przykład, byśmy nad tym się zastanowili, dass unsere Kinder das Gute, das Positive lernen sollen. Że nasze dzieci mają nauczyć się tego, co jest dobre, co jest pozytywne. Sie werden früh genug merken, oni na czas zauważą, dass wir auch als Geschwister manche Fehler haben. Że my jako wierzący posiadamy nie jeden błąd. Sie können das einfach, auch gerade wenn es um Probleme geht, nicht verarbeiten. I właśnie oni, jeśli chodzi o problemy, nie są w stanie to jakoś przedłowić. Myślę, że letztes alttestamentliches Beispiel kurz auf 1 Samuel 1 eingehen. I chciałbym ostatni krótki przykład ze Starego Testamentu przedstawić z 1 Samuelowej, z 1 rozdziału. 1 Samuel 1, Vers 8, lesen wir. 1 Samuela, 1 rozdział, wiersz 8, czytamy. I rzekł do niej Elkana, jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? Es ist gut, dass Elkana ein Herz für seine Frau hat. Jest to dobre, że Elkana ma, czy posiada serce dla swojej żony. Hoffentlich haben wir das auch für unsere Frauen. Mam nadzieję, że i my mamy serce dla naszych żon. Aber war das ein Ersatz für Hannah? Lecz czy takie coś było zastępstwem tutaj dla Anny? Dass er Elkana für 10 Söhne stand? Że on, Elkana, uważał się za kogoś, który mógł zastąpić jej 10 synów. Mit einem falschen Wort können wir das Leiden, die Trauer unserer Frauen oftmals noch vergrößern. Jakimś niewłaściwym słowem jesteśmy w stanie to cierpienie czy ból naszej żony jeszcze powiększyć. Lasst uns versuchen, ein wenig uns in unsere Frauen hinein zu versetzen. Starajmy się, abyśmy potrafili trochę wczuć się w naszą żonę. Und nicht so antworten, wie wir eine Antwort vielleicht bräuchten. I abyśmy nie odpowiedzieli w taki sposób, jak my byśmy może oczekiwali odpowiedź. Empfindsamkeit, Sensibilität ist eine wichtige Tugend für uns als Ehemänner. I delikatność jest bardzo ważną cechą dla mężczyzn czy dla mężów. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, jeśli teraz przechodzimy do Nowego Testamentu, möchte ich kurz wenigstens noch auf diesen im Bibel in dem Liedvers genannten dritten im Bund eingehen. To chciałbym przynajmniej na chwilkę wejść na temat tej trzeciej osoby w tym związku, która była też wspomniana w naszej pieśni. In dem Buch des Predigers heißt es ja, eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. W Księdze Kaznodziei jest napisane, że potrójny sznur nie tak szybko się zrywa. Was würde der Herr Jesus über deine oder meine Ehe sagen? Co powiedziałby Pan Jezus o moim czy o Twoim małżeństwie? Ist er wirklich der dritte im Bund? Czy rzeczywiście jest on tym trzecim w tym związku? Im Neuen Testament möchte ich kurz auf Aquila und Priscilla eingehen. W Nowym Testamencie chciałbym na chwilkę wejść na temat Aquili i Priscilli. Apostelgeschichte 18. Dzieje apostolskie, 18 rozdział. Da sehen wir in den ersten drei Versen, dass Paulus zu Aquila und Priscilla kommt. Widzimy w pierwszych trzech wierszach, że Paweł przychodzi do Aquili i do Priscilli.
Ein wunderbares Beispiel von echter Gastfreundschaft, die wir üben können. Jest to cudowny przykład prawdziwej gościnności, którą możemy praktykować. Das ist in erster Linie eure Arbeit, die ihr tut, liebe Frauen, Schwestern. I to, drogie kobiety, drogie siostry, jest w pierwszym rzędzie tą pracą, którą wy właśnie wykonujecie. Nicht, dass wir als Männer sagen können, ihr müsst das mal tun. Nie, że my jako mężczyźni możemy powiedzieć, no możecie to uczynić. Aber es ist ein schönes Vorrecht für euch, Gastfreundschaft zu üben. Lecz jest to dla was wielkim przywilejem, gdy możecie wykonywać właśnie gościnność. Dieses Ehepaar Aquila und Priscilla. To małżeństwo Aquila i Priscilla. Ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man Kinder, dass Kinderlosigkeit nicht ein Elend ist. To jest, oni są cudownym przykładem na to, że bezdzietność nie jest nędzą. Ganz offensichtlich haben sie keine Kinder, weil überhaupt an keiner Stelle von den Sechsen davon berichtet wird. Jawnie jest, że nie posiadają oni dzieci, bo na żadnym miejscu nie jest wspomniane, nie są właśnie te dzieci wspomniane. Aber sie haben ihr Leben eingesetzt für die Gläubigen. Ale oni oddali swoje życie dla wierzących. Hier für Paulus. A tutaj dla Pawła. Man glaubt nicht, dass Paulus ein einfacher Gast war. I nie wierzcie w to, że Paweł był łatwym czy łatwym gościem. Der brauchte kein kostbares Bett. On brauchte kein kostbares. On nie potrzebował jakiegoś cennego czy kosztownego łóżka. Der brauchte auch nicht großartiges Essen oder so. On też nie potrzebował jakieś nadzwyczajne wyżywienie. Aber der forderte. Ale on coś wymagał. Und zwar ein geistlicher in Dienst Hinsicht. A mianowicie w stosunku do duchowej służby. Wenn du einen solch entschiedenen Christen bei dir zu Hause hast, da kannst du nicht leben, wie du willst. Jeśli masz takiego zdecydowanego chrześcijanina w twoim domu, nie możesz pozwolić sobie na to, abyś żył jak tobie się podoba. Der braucht nichts zu sagen. Bo ten chrześcijanin nie musi on właściwie nic mówić czy wyrażać. Aber du stehst direkt im Licht Gottes. Ale ty bezpośrednio jesteś w świetle Bożym. Nicht ist das Licht, Paulus. To nie on, Paweł, jest tym światłem, aber er hat dieses Licht verbreitet. Lecz on rozświecał to światło. Aber das war kein Problem für dieses Ehepaar. Ale to nie było żadnym problemem dla tego małżeństwa. Die wollten dem Herrn Jesus nämlich folgen. Oni właściwie chcieli naśladować Pana Jezusa. Was die getan haben, ist gewaltig. A co oni uczynili, to jest wzniosłe czy ogromne. Hier sehen wir, dass sie Paulus aufnahmen. Tu widzimy, że przyjęli Pawła. Später im Römerbrief oder besser erst im Korintherbrief sehen wir, dass sie die Versammlung in Ephesus aufgenommen haben, bei sich zu Hause. Potem widzimy w listach, że przyjęli zgromadzenie w Efezie do siebie, do domu. Dann sind sie wieder weitergezogen, schon wieder weitergezogen nach Rom. Potem znów dalej przeprowadzili się do Rzymu. Und da war wieder die Versammlung in ihrem Haus. I znów zgromadzenie odbywało się w ich domu. Ihr Haus war sicher ein Haus des Segens. Ich dom z pewnością był domem błogosławieństwa. Bei ihnen war der Herr Jesus immer zu Hause. U nich Pan Jezus zawsze czuł się jak u siebie w domu. Und deshalb auch die Geschwister. I dlatego też tak odczuwali wierzący. Und sie haben sogar ihren Hals preisgegeben für Paulus, heißt es in Römer 16. I oni nawet byli w stanie dać swoją szyję dla Pawła, jest napisane w Rzymian 16. Ob wir uns ein Beispiel nehmen wollen an dieser Familie, an dieser Ehe? Czy może chcemy sobie wziąć ich życie jako przykład do serca, jako wzór dla naszego życia. Dabei gibt es noch eine Besonderheit in diesem Ehepaar. Przy tym istnieje pewna szczególność w życiu tego małżeństwa. In Apostelgeschichte 18 in unserem Kapitel lesen wir nämlich, bo w Dziejach 18 w naszym rozdziale czytamy, als Apollos zu ihnen kam, gdy Apollos przybył do nich, und dort an dem Ort das Wort Gottes auslegte. I gdy on na tym miejscu wykładał Słowo Boże, da ist es in Vers 26, to w wierszu 26 napisane jest, als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. A gdy go Priscilla i Aquila usłyszeli, zajęli się nim, po niemieckim jest, że przyjęli go do domu i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Ist dir mal aufgefallen, wer hier an erster Stelle steht? Czy zauważyłeś, kto tu jest wymieniony na pierwszym miejscu? Nicht der Mann, nie mężczyzna, sondern die Frau. Lecz kobieta. Es hat den Anschein, als ob es sich um eine sehr geistliche Frau, Schwester gehandelt hat. Wydaje się tak, że Priscilla była bardzo duchową kobietą.
Vielleicht mit größerer Einsicht als ihr Mann. Być może miała większe poznanie niż jej mężczyzna. Sie hat nicht ihren Platz verlassen. Jej mąż, proszę. Ona nie opuściła swojego miejsca. Aber sie konnte einen Impuls weitergeben, sie konnte Apollos weiterhelfen zusammen mit ihrem Mann. Lecz mogła podać impuls swojemu mężowi i mogli dalej razem służyć Panu Jezusowi. Ich hoffe, dass ihr, liebe Schwestern, daraus auch lernt. Mam nadzieję, że wy, drogie siostry, też z tego nauczycie się. Dass es nicht ausreicht, wenn euer Ehemann in der Bibel Bescheid weiß. Że nie wystarczy to, jeśli wasz mąż dobrze zna się w Biblii. Ihr müsst die Dinge selber prüfen. Wy same musicie badać te rzeczy. Und ihr könnt anderen dadurch eine Hilfe sein. I przez to możecie stać się innym pomocą. Dann zu 1. Korinther 7. Teraz przejdźmy do 1. Korinthian 7. 1. Korinther 7 ist ja das Kapitel, was uns in besonderer Weise über Ehe belehrt. 1. Korinthian 7 jest szczególnie rozdziałem pouczającym nas na temat małżeństwa. Wir hatten in anderem Zusammenhang schon den Vers am Ende des Kapitels. W innym kontekście mieliśmy ten wiersz już pod koniec tego rozdziału. Vers 39 am Ende, dass es erlaubt war, nur im Herrn zu heiraten. Wiersz 39 pod koniec, że było wolno wyjść tylko za mąż, za kogo chce, ale w Panu. Jetzt möchte ich auf Vers 8 kurz eingehen. I chciałbym wejść teraz krótko na wiersz, na temat wiersz, wiersza 8. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben, wie auch ich. Mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Ich möchte euch sagen, die ihr unverheiratet seid. Chcę powiedzieć wam, którzy jeszcze jesteście samotni, die ihr euch vielleicht einen Ehepartner wünscht, którzy być może życzycie sobie czy pragniecie partnera, aber der Herr aus irgendwelchen Gründen, die er in seiner Weisheit so vorgesehen hat, ale Pan z jakich powodów, które przewidział w swojej mądrości, es so geführt hat, dass ihr nicht verheiratet seid. Że jeszcze tak to wszystko poprowadził, że nie jesteście jeszcze w małżeństwie. Ich bin sicher, dass das nicht einfach ist, so anzunehmen. Jestem pewny, że nie jest to proste do przyjęcia. Und wir wollen uns hüten als solche, die verheiratet sind. I chcemy być ostrożni, aby takim, którzy są już w małżeństwie, solche ständig zu bemitleiden. Aby meinst du jetzt in nicht, żebyśmy takich, którzy nie są jeszcze w małżeństwie, abyśmy nie ciągle nad nimi narzekali, czy mieli z nimi takie współczucie, że są aż w takim złym stanie, czy w smutnym stanie. Solche Zubemitleiden. Ja, abyś gada. Denn das ist das Letzte, was sie nötig haben. Bo to jest ostatnią rzeczą, którą oni potrzebują. Das führt sie nicht zur Ermunterung. To ich nie pocieszy. Aber für euch versucht das aus der Hand des Herrn und mit der Hand des Herrn anzunehmen. Ale mówię teraz, przekieruję się do was, postarajcie się przyjąć to z pomocą i za pomocą Pana. Das wird eine Zeit brauchen. To będzie wymagało pewien czas. Und das ist auch absolut in Ordnung. I to też, to wymaganie tego czasu jest zupełnie w porządku. Aber wenn ihr das aus der Hand des Herrn annehmen könnt und überwindet, ale jeśli potraficie przyjąć to od ręki Pana i potraficie to przetrawić, przeskoczyć, dann wird der Herr euch auch in dieser Lage glücklich machen. I przezwyciężyć, to Pan także w takiej sytuacji uczyni was szczęśliwymi. Wir müssen nicht, ich weiß nicht, wie das hier in der Gegend ist, mit 25 oder 30 glauben, der Zug ist abgefahren. Nie wiem, jak to jest tu w tym rejonie, ale nie musimy w wieku 25 czy 30 lat myśleć, że ten pociąg już nam odjechał. To znaczy, że nie dostaniemy już partnera. Aber es kann einmal zu einer solchen Situation kommen. Ale może nadejść taka sytuacja. Und dann lasst euch die Augen öffnen für das, was der Herr euch zeigen und geben möchte. Ale dajcie otworzyć sobie oczy na to, co Pan pragnie wam pokazać i podarować. In Vers 38 sagt Paulus, w wierszu 38 mówi Paweł: Wer heiratet, tut wohl, wer nicht heiratet, tut besser tun. Tak więc kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, a kto nie poślubia, lepiej czyni. Ihr habt Möglichkeiten, die andere nicht haben. Ihr habt Möglichkeiten, die andere nicht haben. Wy macie możliwości, które inni nie posiadają. Wenn ihr die aus der Hand des Herrn annehmt, jeśli przyjmujecie te możliwości z ręki Pana, dann werdet ihr ihn ehren.
które on wam daruje, to wtedy go uczcicie. Dann noch kurz zu euch, die ihr Großeltern, Großmütter, Großväter seid. I teraz krótkie słowo dla was, którzy jesteście dziadkami czy babciami. 2 Timoteusz 1, vers 5. 2 Tymoteusza, 1 rozdział, wiersz 5. Paulus erinnert Timoteus daran. Drugi Tymoteusza 1:5. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Lojdzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Ihr als Großeltern habt nicht die Aufgabe, die Enkelkinder zu erziehen. Wy jako dziadkowie nie macie zadania, aby wychowywać waszych wnuków. Wenn es nicht spezielle Situationen gibt. Jeśli nie wymagają to jakieś specjalne sytuacje. Aber ihr solltet das auch nicht versuchen, eure Enkelkinder zu erziehen. Ale też nie powinniście się starać o to, aby wychowywać waszych wnuków. Überlasst diese Aufgabe euren Kindern. To zadanie pozostawcie waszym dzieciom. Aber ihr dürft eure Enkelkinder genießen. Ale wy możecie się cieszyć waszymi wnukami. Und ihr dürft ihnen etwas weitergeben von eurem Glauben. Możecie również przekazywać im dalej coś z waszej wiary. Die meisten von uns waren nicht nur Enkelkinder, sondern haben ihre Großeltern auch erlebt. Większość z nas nie tylko było wnukami, ale także przeżyło i pamięta, myślę, że w tym to ma być wyrażone, też swoich dziadków. Und wahrscheinlich wird es euch nicht anders ergangen sein als mir. I prawdopodobnie nie powiodło, czy nie przeżyliście tego inaczej jak ja, dass man gerne zu den Großeltern gefahren ist. Że chętnie jechało czy szło się do dziadków. Deshalb habt ihr ein besonderes Vorrecht als Großeltern. Dlatego jako dziadkowie macie szczególny przywilej. Etwas von eurem Glauben an den Herrn Jesus und mit eurem Leben mit dem Herrn Jesus an Enkelkinder weiterzugeben. To znaczy przekazać coś z waszej wiary, jak i z waszego życia właśnie waszym wnukom. Offensichtlich war der Glaube von der Eunike ein solches Magnet für Timotheus, dass Paulus darauf hinweisen kann. Widocznie wiara Lojdy była tak wielkim magnesem, że mógł on wskazać na to. Insofern erzieht ihr die Kinder natürlich dann doch. W tym sensie oczywiście, że jednak wychowujecie tych wnuków. Aber mehr durch Vorbild und dadurch, dass ihr die Enkelkinder einbezieht, als dass ihr jetzt in Strenge irgendetwas tut. Ale raczej tym, że jesteście przykładem, albo że im wprowadzacie też tych wnuków w pewne życie i wasze, a nie tym, że jakoś ich ostro karcicie. Damit komme ich zum Schluss mit einem Vers aus Galater 5. I tym dochodzę do końca pewnym wierszem z Galacjan 5 rozdziału. Wahrscheinlich werden wir diesen Vers normalerweise unter ganz anderen Vorzeichen betrachten. Prawdopodobnie ten wiersz raczej z innego punktu widzenia byśmy rozważali. Aber wir beziehen ihn jetzt mal auf unsere Ehen, auf unsere Familien. Ale będziemy odnosili go teraz do naszych rodzin i do naszego małżeństwa. Galater 5, vers 22. Galacjan 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist. Owocem zaś ducha jest. Liebe. Miłość. Ist das die Atmosphäre, die du als Mann, die du als Mutter, Frau schaffst für die Ehe, für die Familie? Czy właśnie miłość jest tą atmosferą, którą ty tworzysz jako mąż, jako matka, jako żona w twojej rodzinie? Ist das die Atmosphäre, die ihr als Kinder auch beantwortet? Czy jest to atmosferą, którą wy jako dzieci również na nią odpowiadacie? Freude. Radość. Ist es das, was du deiner Frau geben möchtest? Czy jest to tym, co pragniesz przekazać twojej żonie? Ist es das, was du deinem Mann bereiten möchtest? Jest to to, co pragniesz podarować twojemu mężowi? Was wir bei unseren Kindern bewirken wollen? I co chcemy wywołać w naszych dzieciach? Wollt ihr Kinder euren Eltern Freude machen? Czy wy dzieci nie pragniecie sprawiać radość waszym rodzicom? Ist unser Haus ein Haus des Friedens? Czy nasz dom jest domem pokoju? Wenn Menschen hineinkommen, kommen sie mit Frieden wieder heraus? Gdy ludzie wstępują w wasz dom, czy wychodzą z tego domu z pokojem? Oder sind unsere Häuser Kriegsplätze? Czy nasze domy są miejscem bitwy czy wojny? Zwischen Ehepartnern? Pomiędzy współmałżonkami? Zwischen Eltern, Kindern und Kindern, Eltern?
pomiędzy rodzicami a dziećmi i dziećmi a rodzicami. Friede soll bei uns herrschen. Pokój ma wśród nas panować. Langmut. Cierpliwość. Wie gehst du damit um, wenn dein Ehepartner einmal nicht nach deinen Vorstellungen reagiert hat? Jak obchodzisz się z tym, gdy twój współmałżonek nie zachował się, jak ty byś sobie to wyobrażał? Sind wir solche, die langmütig sind? Czy jesteśmy tacy, którzy są cierpliwi? Die einander ertragen auch mal? Którzy są też w stanie siebie znieść? Nicht die das Auge zudrücken, wenn es um Wahrheit geht. Nie tacy, którzy przymykają oko, jeśli chodzi o prawdę. Aber solche, die auch mal akzeptieren können, dass mein Kind eben nicht so ist wie ich. Ale tacy, którzy potrafią zaakceptować, że moje dziecko nie jest aż takie jak ja. Das gleiche gilt für euch als Kinder natürlich. I to samo oczywiście dotyczy was dzieci. Freundlichkeit. Albo uprzejmość. Wie gehen wir miteinander um als Ehepartner, als Familien? Jak obchodzimy się ze sobą jako współmałżonkowie czy rodziny? Wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst, bist du dann freundlich zu deiner Frau? Gdy wieczorem przychodzisz z pracy do domu, czy jesteś uprzejmy dla twojej żony? Oder ist das erste, dass du ihr was sagst, was dir nicht gefällt, was du da gerade siehst? Albo czy pierwsze, co do niej mówisz, jest to, co ci się nie podoba, co akurat w niej widzisz? Vielleicht hat sie den ganzen Tag mit den Kindern sich rumgeplagt. Być może cały dzień męczyła się z dziećmi. Und dann weißt du auf irgendeinen Punkt der Unordnung da, der übrig geblieben ist. A ty teraz wskazujesz na jakąś rzecz jeszcze nieuporządkowaną w mieszkaniu, która jeszcze pozostała. Gütigkeit. Albo dobroć. Sind wir als Eltern unseren Kindern gegenüber gütig? Czy jako rodzice jesteśmy dobrotliwi wobec naszych dzieci? Sind wir uns bewusst, wie viel Güte Gott mir gegenüber geschenkt hat? Jesteśmy świadomi tego, jak wiele dobroci Bóg okazał mi? Treue. Wierność. Sind wir unserem Ehepartner echt treu? Czy jesteśmy tak rzeczywiście prawdziwie wierni wobec naszego współmałżonka? Lassen wir in unseren Herzen keinen Gedanken an eine andere Person aufkommen? Że w naszym sercu nie pozwalamy na żadną myśl pojawiającą się o innej osobie? Sanftmut. Łagodność. Sind wir solche, die sofort auf den Tisch schauen? Jesteśmy tacy, którzy natychmiast i w afekcie uderzają pięścią w stół? Oder sind wir solche, die aus Gemeinschaft mit dem Herrn dem anderen immer das Gute unterstellen? Czy będąc w społeczności z Panem zawsze wychodzimy z tego, z dobrego założenia w stosunku do tej drugiej osoby? Enthaltsam. Wstrzemięźliwość. Sind wir solche, die uns selbst beherrschen können? Jesteśmy tacy, którzy potrafimy opanować nad sobą. Es Zeiten der Dürre, der gibt. Gdy istnieją czasy pustkowia czy pustynne, die uns das, was wir meinen von unserem, das uns vom Ehepartner zusteht, nicht von anderen holen oder von uns selbst. Chwile, w których gdy uważamy, że to, co nasz współmałżonek powinien nam okazać i tego nie czyni, chwile, w których byśmy wzięli sobie to coś od innej osoby. Das Wort Gottes ist ein vollkommener Maßstab für uns als Ehemänner, für euch als Ehefrauen, für Kinder, für Eltern. Słowo Boże jest doskonałą miarą dla nas mężów, dla żon, zarówno jak i dla rodziców i dla dzieci. Es gibt für jeden von uns Wachstumspotenzial. Dla każdego z nas istnieje możliwość wzrostu. Wir wollen uns nicht entmutigen lassen. Nie chcemy dać się zniechęcić, sondern anspornen lassen, diesen vollkommenen Maßstab mehr und mehr zu erfüllen. Ale dajmy się zachęcić, abyśmy ten doskonały wzór, czy tą doskonałą miarę coraz bardziej i bardziej wypełniali.